Dobry wieczór Państwu. Wojtek Sumliński jest oczywiście dzisiaj nie bohaterem wieczoru, bo... Może zrobimy najkrótsze spotkanie autorskie, bo i brawa, i to, że Państwo już mają egzemplarze książki, że Państwo czekali na tą książkę, są dowodem na to, że my chcemy, tak jak Wojtek Sumliński, chcemy wiedzieć, tak? Chcemy wiedzieć, jak to się stało. Chcemy wiedzieć i znać wszystkie fakty dotyczące śmierci błogosławionego księdza Jerzego. Jesteśmy już wdzięczni Wojtkowi za to, że napisał książkę i jesteśmy wdzięczni Państwu, że Państwo przybyli tutaj na spotkanie autorskie Wojciecha Sumlińskiego. Bardzo się cieszę, bo rozumiem, że część z Państwa, to już Ryszard Makowski zadał takie pytanie, ale że część z Państwa słucha radia i poranków wnet, więc bardzo serdecznie za to Państwu dziękuję. I może zadam Wojtkowi pierwsze pytanie. Dlaczego napisałeś książkę o śmierci księdza Jerzego? Na początek, dzień dobry Państwu. Na początek chciałem bardzo, ale to bardzo z całego serca podziękować za Państwa przybycie i za tak gorące przyjęcie, jakiego się... To nie jest tak, że ja się tutaj jakoś specjalnie kryguję, ale naprawdę był taki moment, że trudno mi było nad sobą zapanować, nad wzruszeniem. Dziękuję Państwu, dziękuję za to, że jesteście, za to, że tak mnie przywitaliście i spróbuję już od razu przejść do rzeczy. Liczyłem na to, że dotrze w tak zwanym międzyczasie ksiądz Stanisław Małkowski, który był czy jeszcze jest na mszy. Liczę, że za chwilkę tutaj do nas przybędzie i będziemy razem opowiadać, dlaczego warto, dlaczego trzeba, dlaczego nie wolno pozostawić tej sprawy taką, jaką ona jest. Dlaczego ja napisałem tę książkę? Proszę Państwa, Kościół świętego Stanisława Kostki był moim kościołem. Od dziecka chodziłem do tego kościoła. Cała moja rodzina mieszkała na warszawskim Żoliborzu. Tutaj właśnie w okolicach, na dawnej ulicy Stołecznej, Pruchnika, Suzina, troszkę dalej na ulicy Jasnodworskiej, ale to wszystko był Żoliborz. To ten kościół, ten ksiądz Jerzy Popiełuszko był księdzem moim, był księdzem moich bliskich. Tu cała rodzina spotykała się na... Cieszę się bardzo, że ksiądz dotarł na nasze spotkanie. Zawsze mam dylemat, jak do księdza Stanisława mówić. Każe mi mówić do siebie per Staszek, ale nie mam tej śmiałości, nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał. Więc dla mnie to będzie zawsze ksiądz Stanisław. Proszę Państwa, więc wracając do przerwanego wątku. Ci wszyscy z moich bliskich już nie żyją, łącznie z moją mamą i wszystkimi innymi krewnymi, z którymi się tutaj w tym kościele spotykałem.
Dla mnie ta sprawa, może dla kogoś zabrzmi to górnolotnie, pompatycznie, ale tak, tak rzeczywiście jest. To jest pewnego rodzaju forma testamentu. Testamentu dla księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego świętego księdza Jerzego i także dla moich bliskich, którzy wiem, że są ze mną i którzy wiem, że wspierają mnie w tym, żeby pokazać, jak wyglądała prawda o tej zbrodni. Prawda, która dotąd nie została pokazana, nie została pokazana opinii publicznej. Mieliśmy niedawno takie przedstawienie, no, może trudno nazywać przedstawieniem sytuację tak dramatyczną, w jakiejś mierze tragiczną, jak śmierć każdego człowieka, ale niedawno obserwowaliśmy wydarzenia, które związały się z pogrzebem generała Jaruzelskiego. Retoryka towarzysząca okolicznościom tego wydarzenia była następująca. Generał Wojciech Jaruzelski był patriotą, generał Kiszczak był patriotą, no oczywiście także ksiądz Jerzy Popiełuszko kochał ojczyznę. Oni wszyscy byli patriotami, wszyscy wymienieni w jednym szeregu. Każdy z nich inaczej rozumiał tą miłość, ale wszyscy kochali ojczyznę. To jest retoryka, która dominuje i która, jestem przekonany, będzie się nasilać teraz, wokół 30. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Na pewno pan prezydent Bronisław Komorowski wystąpi, no bo nie przepuści takiej okazji, żeby powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, jest to przecież prezydent, który łączy. I gdzieś w tym wszystkim zaginie to, co jest bardzo ważne, moim zdaniem fundamentalne. To, co jest tak naprawdę chyba najważniejsze, czyli po prostu prawda. A wszystko to, co dotąd powiedziano publicznie na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki poza miejscem i czasem uprowadzenia, jest kłamstwem, nie jest prawdą. Nie jest prawdą, że Waldemar Chrostowski był bohaterem. Nie jest prawdą, że ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął wtedy, kiedy się podaje, że zginął w okolicznościach, w jakich zginął. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć także, że nie jest prawdą, że zabili go ci, o których wiemy, że go zabili. Z dużym prawdopodobieństwem, nie ze stuprocentowym, ale możemy powiedzieć, przyjąć, tak przyjął prokurator Andrzej Witkowski, że ksiądz Jerzy zginął kilka dni później, niż się oficjalnie przyjmuje, że jego męczeństwo było wielokrotnie większe, niż się dotąd przyjmuje. Prokurator Andrzej Witkowski to jest postać, której chciałbym poświęcić kilka zdań. Postać niezwykła, tak naprawdę dzięki niemu, ja tutaj jestem z państwem, dzięki niemu mogłem napisać te książki, on mnie zainspirował. Człowiek, którego, podobnie jak ksiądz Stanisław Małkowski, takich ludzi, jeżeli spotyka się na swojej drodze, to człowiek chciałby ich zatrzymać jak najdłużej przy sobie. Człowiek, który każdy dzień zaczyna mszą świętą, który nigdy nie kłamał. Są tacy ludzie w wymiarze sprawiedliwości. Ja mam dość dużo do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i wiem, jak potrafią działać prokuratorzy. Czasami pewne dowody wskazują na czyjąś winę, pewne dowody wskazują, że winy nie ma. Idziemy do sądu, zobaczymy, jak to będzie. Jak jest niewinny, to się wybroni. Prokurator Andrzej Witkowski zawsze działał inaczej. Mówił mi, że jeżeli nie ma 110% pewności, to nigdy nie pójdzie z aktem oskarżenia do sądu. I tak robił i dzięki temu na 300 spraw, które prowadził, 300 zbrodni, bo zajmował się nie błahymi sprawami, tylko najpoważniejszymi, wszystkie te sprawy zakończył sukcesem, ani jednej procesowej porażki. Jest tylko jedna, jedyna sprawa, której nie dane mu było dokończyć. Sprawa dotycząca śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Już w roku 1991 Andrzej poznał fakty, które powinny zmienić tę historię, a mianowicie dowiedział się, że za grupą Piotrowskiego, Pękali, Chmielewskiego w dwóch samochodach jechało 6 oficerów WSI. Jak ten fakt ma się do wiedzy oficjalnej? Wiedza oficjalna do dziś jest taka. 4 morderców, 1 ofiara. 4 sprawców, 1 mord. Czyli Piotrowski, Pękala, Chmielewski, Pietruszka i zamordowany ksiądz Jerzy. Jeżeli tak, to co na miejscu uprowadzenia robiło 6 oficerów WSW, poprzednika WSI, którzy jechali za grupą Piotrowskiego od Warszawy do Bydgoszczy, od Bydgoszczy do miejsca uprowadzenia. A skąd wiesz, że oni tam byli? Wiemy to stąd, że prokurator Andrzej Witkowski dotarł do pewnych ściśle tajnych dokumentów, następnie do świadków, którzy mu potwierdzili te dokumenty. W efekcie poznał nazwiska 6 oficerów wojskowych służb wewnętrznych, którzy tego feralnego wieczora, tam była jedna kobieta, jechali za grupą Piotrowskiego i z grupą prokuratorów poddał ich wielogodzinnemu przesłuchaniu. Tutaj trzeba zrobić dygresję. Jeżeli mówię Andrzej Witkowski, to nie mam na myśli jednego człowieka. Andrzej Witkowski to była grupa śledcza. Grupa śledcza złożona z prokuratorów, policjantów, biegłych, którzy robili kwerendę archiwalną akt.
I ci ludzie, niczym w filmie JFK z Kevinem Costnerem w roli głównej, pracowali na wspólny cel. Tym celem było wyjaśnienie prawdy. To nie była grupa polityków, to nie była grupa ludzi, których interesował jakiś doraźny cel polityczny. Oni byli po prostu profesjonalistami w swoim rzemiośle. Byli najlepszymi profesjonalistami. I jako ci profesjonaliści poddali tych 6 oficerów wojskowych służb wewnętrznych w 1991 roku jesienią wielogodzinnemu przesłuchaniu. W efekcie tego przesłuchania 3 z tych osób zadeklarowały, że jeżeli dostaną ochronę od państwa, oni i ich rodziny, bo to jest sprawa, w której oni uważali, że Witkowski, jak mówili, jest za mały, żeby ją wyjaśnić i żeby dać im ochronę, to wtedy powiedzą całą prawdę o tej zbrodni. Witkowski pojechał do pana Stanisława Iwanickiego, z którym mam niezaszczyt być po imieniu, i do ministra Wiesława Chrzanowskiego, przedstawił im to, co usłyszał, a następnie kilka dni później dowiedział się, że już tej sprawy nie prowadzi. Tak pomogło państwo polskie w wyjaśnieniu tej sprawy. Na 10 lat nad sprawą zaległa kompletna cisza, nic się nie działo, były tylko wyrywkowe procesy Ciastonia i Płatka. To wyglądało mniej więcej tak, jakby z całej układanki puzli wyjąć 2 małe puzzle, one nic nie pokażą, pokaże dopiero cała układanka. Wyjęto te dwa elementy i tak naprawdę nic nie zobaczono. Procesy Ciastonia i Płatka zakończyły się niczym. W roku 2001 powstał Instytut Pamięci Narodowej. Andrzej Witkowski wrócił do tej sprawy. Ponownie rozpoczął swoją pracę, bardzo rzetelnie. Już wiedział, że to nie jest zwykła sprawa, że to nie jest taka sprawa, jakie do tej pory prowadził. Przez prawie 3 lata od nowa zbierał materiały, dokumenty, bo wszystko to, co zebrał w latach 90. dziwnym trafem zniknęło. Nie było ani dokumentów, ani dowodów rzeczowych, niczego. Wszystko zniknęło, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Rozpoczynał więc niemalże od początku. Prowadził swoje śledztwo 3 lata, niezwykle wnikliwie. Cały czas miał rzucane kamienie pod nogi. W roku 2004 był już gotowy, by przedstawić ławę osoby, które miały zasiąść na ławie oskarżonych. Brakowało mu kilku elementów. Mówił, że brakuje mu 6 miesięcy czasu, by tą historię pokazać od samego początku do samego końca. Ale wiedział, że nie może już zwlekać, dlatego że po kolei eliminowano mu członków zespołu, zabierano ich do innych spraw. Tym, którzy pozostali, dorzucano inne sprawy, mówiąc, że te inne sprawy są równie ważne jak sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Witkowski rozumiał, że zbierają się czarne chmury i że za chwilę nie zostanie z niczym. W efekcie na 20. rocznicę zbrodni w październiku 2004 roku, a więc dokładnie 10 lat temu, przedstawił profesorowi Witoldowi Kuleszy ławę oskarżonych, na której mieli się znaleźć generał Czesław Kiszczak jako pomysłodawca zbrodni, Waldemar Chrostowski jako współpracownik Służby Bezpieczeństwa, Stanisław Iwanicki, były minister sprawiedliwości w rządzie AWS, jako ten, który był ważnym ogniwem w utrudnianiu śledztwa i w tuszowaniu tej sprawy, i wiele, wiele, wiele innych osób. Gdy profesor Witold Kulesza, szef pionu śledczego IPN, dowiedział się o tym, Witkowski, podobnie jak 13 lat wcześniej, został wezwany z Lublina i to śledztwo stracił. Tak się zakończyła tak naprawdę ta historia, bo śledztwo było kontynuowane, dokumenty były przerzucane z Katowic do Torunia, z Torunia do Warszawy. Tu zajmowało się tym kilku kolejnych prokuratorów. Dokumenty te opatrzono klauzulą najwyższej tajności. Proszę państwa, ja nie znam drugiej sprawy. Miałem proces z Waldemarem Chrostowskim i proszę sobie wyobrazić, że sprawa po sądzie okręgowym trafiła do sądu apelacyjnego, a następnie do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy zwrócił się o możliwość zapoznania się z dokumentami i uzyskał odmowę. Sąd Najwyższy. Nie ma w Polsce wyższej instytucji, która mogłaby oceniać prawda-fałsz, która mogłaby oceniać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, niż Sąd Najwyższy. A jednak nawet Sądowi Najwyższemu odmówiono wglądu w tę sprawę. Taka to jest sprawa. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Proszę państwa, tu nie chodzi tylko o śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Słowo tylko biorę w cudzysłów. Nie chodzi o śmierć, tylko o śmierć, znowu w cudzysłowie, nawet tak wspaniałego, świętego kapłana, jakim był ksiądz Jerzy. Prawda jest taka, ksiądz Stanisław mówił, żebym nie mówił, prawda jest taka, bo to podobno osłabia wypowiedź. Spróbuję tego unikać. Tak naprawdę mam nie mówić. Prawda jest taka, nie mam zastrzeżeń. Dobrze, mogę mówić, prawda jest taka. Prawda jest taka, że to nie jest historia, to jest coś, co wciąż trwa. Świadczy o tym to, co się dzieje wokół tej sprawy, o
śmierci, bardzo zagadkowej śmierci, dwóch świadków, którzy całkowicie podważyli wersję, tak zwaną wersję toruńską, ustaloną w procesie toruńskim. Ci świadkowie zginęli jeden po drugim. Podobny los spotkał dwóch płetwonurków milicyjnych, którzy stwierdzili po wielu latach, przyznali się, że oni, że to nie oni wydobywali, nie oni wydobywali zwłoki księdza Jerzego, że im tylko podsunięto pewne materiały do opisu, że z jednej strony dano im kij, czyli jakieś restrykcje, z drugiej strony marchewkę, czyli perspektywę awansu. Ci ludzie także zginęli. Podobny los spotkał w zasadzie na samym początku pułkownika Trafalskiego i majora Piątka z Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy byli bardzo ważnymi elementami w kombinacji operacyjnej tej zbrodni i którzy w pewnym momencie stali się nieprzydatni, niepotrzebni, a jednak mieli wiedzę, zajechała im ciężarówka ze żwirem. Cóż za przypadek, kiedy często rozmawiałem z oficerami WSI, z moimi informatorami, często używali tego powiedzenia, uważaj na ciężarówki ze żwirem. Im właśnie zajechała drogę ciężarówka ze żwirem, zginęli wraz z kierowcą na miejscu. Podobny los spotkał żonę brata księdza Jerzego Popiełuszki, który wielokrotnie mówił, że nie zgadza się z wersją toruńską. Był bardzo dociekliwy, grożono mu. Mówiono, że jeżeli nie pogodzi, będzie dalej prowadził swoje działania, ta tragedia nie będzie ostatnią w rodzinie Popiełuszków. No i niedługo później jego żona zginęła na skutek przedawkowania alkoholu. Osoba, która nigdy nie miała z tym żadnego problemu. Takich tragedii było znacznie, znacznie więcej. Ja pamiętam jak dziś, jak policjant zespołu śledczego prokuratora Witkowskiego, Twardy Glina, miał przedstawić dowody wskazujące na to, kim był Waldemar Chrostowski. Dzień przed rozprawą dzwoni do mnie i mówi, że grożono śmiercią jego córce, a on wie, że ci, którzy grozili, nie blefowali. I że on przyjdzie do sądu, ale niczego nie będzie pamiętał, zasłoni się niepamięcią. W tej historii jest mnóstwo takich wydarzeń. To wszystko, co Państwu opowiadam, to nie jest historia, to nie było w latach 80., to nie było w latach 90. To wszystko działo się w ostatnich latach. To są wydarzenia z ostatnich kilku lat. Dlaczego ta sprawa jest tak ważna? Proszę Państwa, żeby to wyjaśnić, muszę opowiedzieć pokrótce o spotkaniu, ponieważ opisałem to spotkanie w książce Z mocy nadziei, moim poprzednim, dlatego przypomnę je tylko krótko. Miałem taką rozmowę z oficerem służb tajnych. Pierwsza rozmowa, druga, trzecia. Przy tej trzeciej on się otworzył. Rozmawiał ze mną w miarę otwarcie, bo udawałem, że rozumiem go, że powinniśmy właśnie nawiązać taki bezpośredni kontakt. W pewnym momencie pokazał na stojącą w rogu szafę, mówiąc, że to, co tam ma, z tego, co tam ma, wykształcił dzieci, ustawił na całe życie, a teraz ustawia wnuki. Mi się wtedy zjeżyły włosy na głowie, bo sobie uświadomiłem, co on mi powiedział. Zwykły kapitan służb tajnych, czyli nikt, powiedział mi, że został milionerem, bo ten człowiek żył jak milioner, tylko dzięki temu, że szantażował ileś osób i te osoby, bojąc się, że on zdenuncjuje, że pokaże pewne materiały, wykonywały wszystkie jego polecenia. Takich ludzi nie interesują osoby, które nic nie mogą. Interesują ich sędziowie, interesują ich prezesi spółek Skarbu Państwa, interesują ich politycy, ministrowie, dziennikarze, najlepiej na kierowniczych stanowiskach. Ja wtedy pomyślałem, że jeżeli ten kapitan ma takie materiały i może się ustawić na całe życie, to jakie materiały mają jego szefowie pułkownicy, generałowie, Kiszczak, Jaruzelski? Jakie materiały są w Moskwie? Ile takich szaf jest w Polsce, ile jest takich teczek, to nie jest historia, bo jeżeli ktoś w latach 80. dał się złamać, miał lat 25, 30, to ile lat ma dziś? Dziś jest właśnie u szczytu władzy. Historia, która to najlepiej pokazuje, była historią dotyczącą księdza arcybiskupa Peca, który właśnie dał się złamać, bo był szantażowany na skutek swoich pewnych przykrych skłonności. Oficerowie WSI dostali materiały od Stasi i następnie szantażowali Peca. Pec przez pewien czas wykonywał wszystkie ich polecenia. Tego księdza awansować, z tym zorganizować spotkanie. W pewnym momencie powiedział dość, stop. I natychmiast materiały dotyczące księdza arcybiskupa trafiły do Rzeczpospolitej, gdzie został opublikowany tekst Grzech w Pałacu Arcybiskupim. Pec, można powiedzieć, zniknął z takiego mocnego życia publicznego. Jaka piękna lekcja dla innych osób, które chciałyby się urwać ze sznurka swoich szefów, swoich panów, swoich mocodawców. Mówię o tym Państwu wszystko w kontekście śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, żeby właśnie pokazać, że to, co wielu ludziom wydaje się historią, to było 30 lat temu. Można by powiedzieć, było, minęło. To nie minęło, to wciąż trwa.
Swojej książce nadałem tytuł Lobotomia, który nie wszystkim się podoba. Dlaczego? To jestem winny Państwu kilka zdań wyjaśnienia. Pierwszy raz o lobotomii usłyszałem jako student psychologii na Akademii Teologii Katolickiej, a później przypomniał mi ten termin mój przyjaciel. Co to jest lobotomia? Być może nie wszyscy to wiedzą. Być może niektórzy z Państwa oglądali film Lot nad kukułczym gniazdem z Jackiem Nicholsonem. Tam właśnie Jack Nicholson w ostatniej scenie widać, jak taki nieprzytomny, wegetujący jak człowiek roślina jest efektem lobotomii. Na czym ta lobotomia polegała? Polegała na tym, by choroby mózgu, głównie nadpobudliwość, leczyć w taki sposób, że szpikulcami do kruszenia lodu. To, co Państwu mówię, może wydać się niewiarygodne, ale proszę sprawdzić po pójściu do domu przez internet, że to rzeczywiście się działo. Szpikulcami do kruszenia lodu. Doktor Moniz, który wymyślił tę metodę, a następnie doktor Freeman, który ją upowszechnił, przebijali się przez oczodół, a następnie na chybił trafił metodą mieszadełka, przecinali zwoje nerwowe. I rzeczywiście ta metoda skutkowała. Skutkowała oczywiście dla tych, którzy przeżyli. Nie wszyscy przeżywali zabieg lobotomii. Ci, którzy przeżyli, byli już spokojni do końca życia. Już nie byli nadpobudliwi, stawali się roślinami. Żyli życiem roślin. Taka historia na przykład spotkała żonę prezydenta, siostrę prezydenta Kennedy'ego, Rosemary Kennedy, która sprawiała kłopoty rodzinie, zdaniem rodziny zbytnio interesowała się mężczyznami, bano się skandalu, poddano ją lobotomii. Rosemary Kennedy się uspokoiła, ta piękna młoda kobieta do końca życia patrzyła się w jeden punkt na ścianie niczym roślina. Tytuł lobotomia nadałem dlatego, bo my wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy poddawani lobotomii. Mam wrażenie, że ci, którzy tu przyszli nieskutecznie, ale wielu Polaków, zdecydowana większość, liczba idąca w miliony, tej lobotomii została poddana nad wyraz skutecznie. Może nie tak drastycznie jak metodą Freemana i Monisa, bez szpikulców do kruszenia lodu, za to metodą no, równie skuteczną, przy pomocy telewizorów, komputerów. Fakty stały się mitami, mity faktami, prawda kłamstwem i tak dalej. Wszystko postawione na głowie, wszystko pozamieniano. Żeby było jeszcze groźniej czy mocniej, to też Państwo możecie sprawdzić. Moniz dostał za wymyślenie metody lobotomii Nagrodę Nobla. I gdy cały świat uznał, że to jest jakaś szarlataneria, że ta metoda nikogo nie leczy, a tak naprawdę niszczy ludzi, zamienia ludzi w rośliny. Jak to powiedział jeden profesor, robi z ludzi idiotów. Dokładnie tak to zostało ujęte. I gdy cały świat zakazał lobotomii, Monisowi dotąd nie odebrano Nagrody Nobla. Mówiąc krótko, jak Państwo sięgniecie do laureatów Nagrody Nobla, to znajdziecie tam pana profesora Monisa, twórcę lobotomii. Podobnie zrobiono z nami. Nawet gdy coś wydaje się oczywiste i gdy wydaje się, że nie powinno być żadnych wątpliwości, że to jest kłamstwo, to kłamstwo nie zostaje odkłamane. Tak dzieje się, takich sytuacji wokół nas jest bardzo wiele. Pierwszą, o której dzisiaj nie będę mówił, bo to będzie temat na kolejne spotkanie, kolejną książkę, jest osoba pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. To jak nie będziesz mówił, to nie mów. Powiem dwa zdania. Ale dlaczego, skoro powiedziałeś, że nie będziesz mówił, to nie mów. Dobrze, nie będę mówił. Bo ja mam pytanie, dlatego że w twoim głosie jest pewność, a prokuratorowi Witkowskiemu, jeśli się nie mylę, może się mylę, śledztwo odebrał świętej pamięci Janusz Kurtyka. Czy tak było, czy nie? Nie. 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 Dobrze. A. Kulesza. Tak. A nie to, był to, szefem, to, a kto był szefem IPN-u wtedy? To było przed panem profesorem Kurtyką. To było zanim nastały czasy pana profesora Kurtyki. To dobrze. Natomiast wiem, do czego mój serdeczny kolega Krzysztof zmierza, dlatego może uprzedzę pytanie. Spółdzielce. Bo może następne pytanie będzie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie przywróciło prokuratorowi Witkowskiemu śledztwa? Też takie pytanie planowałem. Odpowiadam. Nie, zmierzałem do innego pytania. Rzeczywiście się pomyliłem co do faktów. Natomiast skąd w tobie jest ta pewność, że to... Ta wersja zdarzeń, którą opowiadasz, nie jest wersją, która jest zmanipulowana, w której ktoś mówi, opowiada fakty, których nie było, po to, żeby zaciemnić obraz zdarzeń, które miały miejsce. Żadnej sprawie, nawet wojskowym służbom informacyjnym, nie poświęciłem tyle czasu, tyle serca i tyle starań, co sprawie wyjaśnienia tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Namawiam Państwa gorąco do tego,
abyście w tej mojej wersji autorskiej książki, która została wydana nakładem własnych sił, własnych możliwości i która być może wymaga pewnego wzmocnienia poprzez mocniejsze pokazanie, może w większej formie, dokumentów, które macie Państwo na końcu książki. Może nie dla wszystkich one będą czytelne, jednakowoż bardzo gorąco namawiam do tego, aby przeczytać dokumenty, które są na końcu książki. To jest bardzo ważne. To moim zdaniem jest jedna z kluczowych spraw, czyli treść książki jako treść, ale też nie zostawiajcie Państwo tych dokumentów, przeczytajcie je spokojnie, krok po kroku, step by step. Co jest w tych dokumentach? Są tam rozmowy rodzin oprawców księdza Jerzego Popiełuszki. Rozmowy, które trwały przez 6 lat. Generał Czesław Kiszczak, to jest odpowiedź na pytanie Krzysztofa. Jedna z wielu odpowiedzi, bo tutaj mógłbym odpowiadać bardzo szeroko, ale może zacznę od operacji Teresa Trawa-Robot. Bezpośrednio po procesie toruńskim generał Czesław Kiszczak wszczął 3 operacje Teresa Trawa-Robot, dziwne kryptonimy. Do ich realizacji deasygnował kilkuset funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i drugie tyle tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. I kogo objęły operacje Teresa Trawa-Robot? Rodziny Pietruszki, Pękali, Chmielewskiego, Piotrowskiego, a także ich kolegów z resortu MSW. Mówiąc krótko, w sprawie, w której podobno wszystko jest wiadome, w której wiadomo, kto zabił, wiadomo, jak ksiądz Jerzy zginął, nagle generał Kiszczak deasygnuje kilkuset funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, żeby monitorowali rodziny oprawców księdza Popiełuszki. Ja zapytałem generała Czesława Kiszczaka, dlaczego to zrobił. Generał Czesław Kiszczak na początku twierdził, że w ogóle nie było takiej operacji. Gdy mu przedstawiłem dokumenty, powiedział: dobrze, skoro pan to wie, to panu powiem. Ja naprawdę chciałem dowiedzieć się, czy ci czterej nie mieli wspólników. Więc generał Czesław Kiszczak chciał pokazać, że jest tak zdeterminowany, by wszyscy winni tej zbrodni zostali skazani wyrokiem sądu. Niestety, dokumenty i nagrania przeczą temu, albo może nie niestety, przeczą temu, co mówił pan generał Czesław Kiszczak. Nagrywano, było kilkadziesiąt tysięcy godzin nagrań. Do naszych czasów ocalało tylko 1600, ja odsłuchałem 600 godzin nagrań. Stenogramy z dużej części z nich zamieszczam w książce i bardzo Państwa namawiam do przeczytania tych stenogramów. Nie ma możliwości, by rodziny oprawców księdza Popiełuszki przez 6 lat na takim poziomie emocji, od rozpaczy po euforię, od nadziei po całkowite załamanie, odgrywały teatr, bo prokurator Witkowski to brał pod uwagę. Nie ma takich możliwości. Co wynika z tych operacji? Gdziekolwiek rusza się Róża Pietruszka, żona pułkownika Adama Pietruszki, bo ona była głównie zdeterminowana, by pokazać, jak wyglądała prawda w tej zbrodni. Pietruszka nie był aniołem. Pietruszka ma na rękach krew innych ludzi i był bezwzględnym oprawcą, ewidentnie mordercą. Na pewno co najmniej wiedział o tym, że ksiądz Jerzy ma zostać zamordowany. W jednym z meldunków odczytujemy taki fragment: urodziny Czesława, a oni chcą 13. Chodzi o to, że 13 doszło do pierwszej próby zatrzymania samochodu jadącego z Gdańska. Były pewne takie elementy, które wskazywały, że uprowadzenie księdza Jerzego ma nastąpić 13 października. Tymczasem Pietruszka chciał, żeby to nastąpiło w urodziny Czesława Kiszczaka, 19 października. Pan pułkownik Pietruszka, bezwzględny człowiek, bezwzględny oprawca, nie zamierzam go tutaj bronić, ale wszystko wskazuje na to, że nie on tą zbrodnię wymyślił. Tą zbrodnię wymyślił generał Czesław Kiszczak i generał Wojciech Jaruzelski. Wiemy to właśnie z podsłuchów rodzin oprawców. Te rodziny rozmawiają z różnymi osobami. Z Ciastoniem, z Płatkiem, z ich emisariuszami, z emisariuszami generała Czesława Kiszczaka. I z tych rozmów wynika wielki teatr fałszu. Generał Czesław Kiszczak mówi, żeby wytrzymać, że muszą odegrać trudną rolę. Jeżeli odegrają, niczego im nie będzie brakowało. Resort o nich zadba. Natomiast jeżeli zostaną ujawnione tajemnice państwowe i służbowe, to konsekwencje będą straszne i nieodgadnione. Mówiąc krótko, typowa metoda służb specjalnych, metoda kija i marchewki, czyli z jednej strony nagroda, z drugiej strony kara. Róża Pietruszka mimo tego nie chciała się podporządkować i prowadziła z Czesławem Kiszczakiem, zamieszczam dokumenty w tej sprawie w książce, a także rozmowy oprawców księdza, rodzin oprawców księdza Popiełuszki, prowadziła kilkuletnie rozmowy, które właśnie wskazywały na
takie działanie. Od rozpaczy po euforię, od nadziei po całkowitą utratę nadziei. Gdzie tylko się ruszyła, montowano podsłuchy. Jak jechała do swojej przyjaciółki do Szczecina, zanim tam pojechała, już w tym mieszkaniu były założone podsłuchy. To się Państwu może wydać dziwne, może nieprawdopodobne, ale tak było i tak jest. Żaden zamek nie dostanie atestu, jeżeli służby specjalne nie będą w stanie go otworzyć w ciągu kilkudziesięciu sekund. Nie wierzcie Państwo w te wszystkie atesty. Kiedy w moim mieszkaniu byli funkcjonariusze ABW, moja żona upierała się, że musimy tutaj wezwać jakąś firmę, żeby sprawdziła, czy nie ma podsłuchów. No, żona się upierała, poszliśmy do firmy, panowie wytłumaczyli, że to jest bez sensu, bo po pierwsze będzie to kosztowało majątek, a po drugie, nawet jeżeli te urządzenia zostaną znalezione, to następnego dnia pod naszą nieobecność zostaną założone nowe, więc trzeba nauczyć się z tym żyć. Tak samo musiała nauczyć się z tym żona bezwzględnego pułkownika Adama Pietruszki, która była podsłuchiwana non-stop przez kilka lat. Nie tylko ona, rodziny Piotrowskiego, Pękali i Chmielskiego także. I te nagrania są bezwzględnym skarbem, są takim materiałem, który bezwzględnie oskarża generała Czesława Kiszczaka o sprawstwo kierownicze tej zbrodni. Te materiały oczywiście są dopełnieniem śledztwa prokuratora Witkowskiego, jak tutaj Państwu powiedziałem, prokuratora niezwykle rzetelnego, uczciwego, który przez wiele lat prowadził swoje śledztwo, nigdy sprawy nie przegrał w sądzie i który uważał sprawę tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki za najważniejszą sprawę swojego życia i chciał z nią iść do sądu. Po co? Po to, by przegrać tę pierwszą, a zarazem najważniejszą sprawę swojego życia? Oczywiście, że nie. Andrzej Witkowski wiedział, że wygra tę sprawę, byleby tylko pozwolono, jeżeli sąd będzie uczciwy, to oczywiście wygra, bo różnie mogło być, byle mu tylko pozwolono pójść do sądu. Mówiąc krótko, bo widzę, że Krzysztof już szykuje się do zadania kolejnego ostrego pytania. Mam nadzieję, że ostrego, bo oczekuję od Państwa ostrych pytań. Nie zależy mi na tym, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. Zadawajcie Państwo bardzo proszę pytania najtrudniejsze, jeżeli tylko będę potrafił, odpowiem na każde. Nie na wszystkie będę potrafił, z całą pewnością. Natomiast jeżeli tylko będę potrafił, odpowiem Państwu. Chciałbym, żeby z tej mojej może przydługiej na wstępie wypowiedzi, bo bardzo bym chciał, żeby ksiądz Stanisław dokonał wspomnienia księdza Jerzego. On tu jest tak naprawdę bohaterem dzisiejszego spotkania. Żeby ksiądz Stanisław powiedział tak ładnie, jak mówił kilka dni temu, gdy byliśmy na wyjeździe zagranicznym i gdzie też wzbudzał no, olbrzymi szacunek i zebranych i też te spotkania były równie piękne jak to nasze. Więc zależy mi bardzo, żebyście z tej części wypowiedzi, zanim przejdziemy do wypowiedzi księdza Stanisława i do pytań, żebyście Państwo zapamiętali dwie rzeczy. Za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki odpowiadają generał Wojciech Jaruzelski i generał Czesław Kiszczak. Wszystko to, co robiono na miejscu uprowadzenia księdza Jerzego, służyło tuszowaniu śladów, a nie zbieraniu. A nad tym tuszowaniem, tego tuszowania pilnował nie kto inny, tylko oficerowie GRU, czyli sowieckich służb specjalnych, dużo mocniejsi niż KGB. I materiały na ten temat także zamieszczam w swojej książce. Przez następne kilkadziesiąt lat byliśmy poddani całkowitej lobotomii w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że w roku 85, na samym początku 85 roku, na kanwie tej zbrodni panowie Mazowiecki i Geremek spotkali się z panem Rakowskim, Jaruzelskim i Kiszczakiem i rozpoczęli rozmowy, które zaowocowały po kilku latach Magdalenką i Okrągłym Stołem. Dlatego zbrodnia popełniona na księdzu Jerzym Popiełuszce nazywana jest zbrodnią założycielską III RP. Dlatego, że już bezpośrednio po tej zbrodni rozpoczęły się przemiarki do wielkiego oszustwa, którym było spotkanie w Magdalence, a następnie Okrągły Stół. I to postuluje do dziś, to skutkuje po dziś dzień. Dlatego po dziś dzień każdy, kto próbuje dotknąć tej sprawy, naraża się na większe lub mniejsze kłopoty. Andrzej Witkowski, człowiek, który do dziś pracuje w prokuraturze apelacyjnej, do dziś z sukcesami, wyrobiono mu na pewnym etapie sprawy opinię człowieka, który oszalał. I to krążyło od człowieka do człowieka. Pamiętam, gdy pojechałem do Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, do Andrzeja Urbańskiego i dyrektora agencji, Sławka Jóźwika. I oni mi mówią, to co ty chcesz zrobić, ten scenariusz, to jest oparte o materiały tego wariata Witkowskiego. Mówię, skąd wiecie, że to wariat? Na mieście się tak mówi. W ten sposób można zniszczyć każdego. Na mój temat też słyszałem tyle rzeczy, że gdybym w nie uwierzył, to powinienem wejść do ciemnej dziury i nigdy z niej nie wychodzić.
Można naprawdę zniszczyć każdego. To jest stara metoda służb specjalnych. Jeżeli nie można podważyć wiarygodności materiałów, dowodów, faktów, wystarczy podważyć wiarygodność osoby, która te materiały zebrała. A wówczas same fakty stają się mniej istotne, a może w ogóle przestają być istotne. W ten sposób próbowano zrobić z prokuratorem Witkowskim także za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do ministra Ziobry docierały tabuny tak zwanych naszych, tak, ludzi o poglądach konserwatywnych, ludzi związanych z Kościołem, którzy wyrabiali Witkowskiemu jak najgorszą opinię. I ta opinia trwała, Andrzej Witkowski był w takim zawieszeniu przez kilka lat. Pamiętam jak dziś spotkanie, jedno z wielu, z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim w tej sprawie. Mieliśmy tych spotkań kilka, a może nawet kilkanaście. I ostatnie spotkanie z lipca 2007 roku. I te słowa Jarosława Kaczyńskiego. Panie prokuratorze, bardzo gruntownie pana sprawdziłem, dlatego że to jest sprawa, gdzie nie można popełnić błędu. I dziś wiem, że jest pan jedyną osobą, która może tą sprawę wyjaśnić do samego końca. Dlatego obiecuję panu, że jesienią 2007 roku będzie miał pan to śledztwo przywrócone. To pan Jarosław Kaczyński, premier, powiedział w mojej obecności do prokuratora Witkowskiego. Niestety... Jesienią 2007 roku rządziła już Platforma Obywatelska. Premier Jarosław Kaczyński nie miał szansy spełnić swojej obietnicy. Ale to pokazuje, że Andrzej Witkowski został bardzo gruntownie sprawdzony, gdzie zweryfikowano wszystkie te brednie na jego temat, że jest szarlatanem, że opierał swoje śledztwo jasnowidzów i tym podobne bzdury. Jarosław Kaczyński, tutaj ksiądz Stanisław pyta, dlaczego Jarosław zwlekał. Jarosław Kaczyński zwlekał, dlatego że do ministra Ziobry, głównie do ministra Zbigniewa Ziobry, docierało bardzo wiele osób, które mówiły, że swoje śledztwo prokurator Witkowski oparł o jasnowidzów i lepiej tego nie dotykać, bo to będzie wielki błąd. Do tego oczywiście nałożyły się również inne działania. To być może na okładce mojej książki, z drugiej strony, no jest tego może zbyt dużo jak na okładkę, ale przeczytajcie państwo fragment mojej rozmowy z księdzem prymasem Józefem Glempem. Tę rozmowę, przy tej rozmowie były trzy osoby. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, do niedawna biskup siedlecki, wcześniej postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, obecnie biskup legnicki, prokurator Andrzej Witkowski i nieżyjący już ksiądz prymas Józef Glemp. Rozmowa była zaplanowana na 30 minut, trwała 6 godzin. Dlaczego ja bardzo chciałem odbyć tę rozmowę? Publikowałem pierwszą książkę, Kto naprawdę go zabił? I bardzo mi zależało, żeby ksiądz, ekscelencja prymas Józef Glemp zrozumiał, że chodzi tylko o prawdę albo aż o prawdę. Że nie chodzi o to, żeby jego atakować, tylko żeby pokazać prawdę. Tak naprawdę byłoby... Ksiądz prymas wiedział, że my wiemy, że zupełnie inaczej wyglądały jego relacje z księdzem Jerzym Popiełuszką, niż to zostało pokazane choćby w filmie Popiełuszko, wolność jest w nas. Ksiądz prymas nie był takim dobrotliwym ojcem, jak ten z filmu. Pamiętam spotkanie u Janka Pospieszalskiego z księdzem Stanisławem, gdzie był też mój kolega, przyjaciel, może Rafał Wieczyński. Rafał pyta, jak nam się film podobał. No, ja mówię, podobał mi się, ale były pewne mankamenty. Ksiądz Stanisław mówi, mnie się także podobał. Najbardziej mi się podobała rola księdza prymasa. Ja troszkę zdziwiony, wiedząc, jakie jest stanowisko księdza Stanisława, nie mogłem tego na początku zrozumieć, ale ksiądz dodaje, bo nie wiedziałem, że ma takie zdolności aktorskie, że tak dobrze potrafi odegrać wyobrażenie o sobie samym. Mówiąc krótko, ksiądz prymas traktował księdza Jerzego bardzo źle. Bardzo źle. Nie dlatego zapewne, że miał złą wolę. Nie dlatego mówił, że ksiądz jest karierowiczem, że go wyśle na wieś bez prawa głoszenia kazań, że poddawał go ciągłej krytyce do tego stopnia, że gdy ksiądz Stanisław wracał do państwa Janiszewskich, którzy tu mieszkali przy ulicy Generała Zajączka, niedaleko stąd, oni mu matkowali, pani była lekarzem. Ksiądz Jerzy. I on, gdy wracał, zeznali prokuratorowi Witkowskiemu, że gdy wracał do domu, gdy wracał do nich z pałacu Mostowskich, to wracał z podniesioną głową. Mogą ze mnie szydzić, ale tak naprawdę nic mi zrobić nie mogą. Gdy wracał od księdza prymasa, to siadał w milczeniu i łzy mu ciekły na podłogę wielki jak groch. Dlaczego ksiądz prymas tak ostro traktował
księdza Jerzego, dlatego że cała agentura, także umieszczona w łonie Kościoła, bardzo ciężko pracowała nad tym, by przedstawić księdzu prymasowi całkowicie kłamliwy wizerunek księdza Jerzego. Ksiądz Czajkowski, ksiądz Przekaziński, wiele innych osób docierało do księdza prymasa i wyrabiało bardzo zły, fałszywy wizerunek. To nie kto inny jak ksiądz prymas zadbał o to, by ksiądz Jerzy nie spotkał się z Ojcem Świętym w 83 roku, na co zależało i księdzu Jerzemu, i Ojcu Świętemu. To nie kto inny jak ksiądz prymas zadbał o to, by 18 października 84 roku, dzień przed uprowadzeniem, księdzu Jerzemu odebrać duszpasterstwo środowisk lekarskich, co przeżył bardzo głęboko i bardzo mocno. To nie kto inny jak ksiądz prymas zakazał na przykład loretankom z Rembertowa chodzić na mszę za ojczyznę i gościć księdza Jerzego. Loretanki ten zakaz ostentacyjnie łamały. Takich sytuacji było bardzo, bardzo wiele. Mówiąc krótko, wracając do pytania, dlaczego tak ciężko było przeprowadzić to za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Właśnie dlatego, że cała agentura umieszczona w łonie Kościoła i w łonie środowisk konserwatywnych natychmiast się uaktywniła i natychmiast zaczęła docierać do polityków Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając całkowicie kłamliwy obraz prokuratora Witkowskiego i jego śledztwa, po części także mój, bo o ile Andrzej Witkowski ma być wariatem, ma być oszołomem, człowiekiem całkowicie niewiarygodny, no to dla mnie przygotowano rolę chyba jeszcze gorszą, bo rolę przestępcy. Jakie znaczenie mają ustalenia przestępcy? No mniej więcej tego samego typu jest to znaczenie jak ustalenia człowieka szalonego, czyli w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. W ten sposób niszczy się ludzi w III RP. Tak jak tutaj Państwu powiedziałem, wystarczy podważyć wiarygodność człowieka, a same fakty będą już niewiarygodne. Ja mógłbym tą narrację kontynuować, bo to jest temat, który jest dla mnie dużo więcej niż tematem. To nie jest temat, to nie jest sprawa dziennikarska. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest misja, ale tak naprawdę to nie znajduje innego słowa. Ja tak czuję, że to jest sprawa, której ja nie mogę zostawić. Nie ma we mnie zgody, żeby zgodzić się na to, by w jednym szeregu z księdzem Jerzym umieszczać Jaruzelskiego, Kiszczaka i innych jako świeckich narodowych świętych. A do tego to zmierza. Być może za... Zakładam, że po tym wystąpieniu przyjaciel człowieka honoru, czyli pan Adam Michnik, poświęci mi kolejne strony wyborczej, bo ostatnio jestem dość często bohaterem tej gazety, ale na mnie to naprawdę już nie robi wrażenia. Także niech pan Adam Michnik pisze, co chce, ja będę robił swoje. Dziękuję bardzo. Księże Stanisławie, może bardzo proszę o wspomnienie. Nauczanie księdza Jerzego, jego kapłańska postawa, przesłanie, orędzie, to wszystko oznaczało odniesienie Ewangelii Jezusa Chrystusa, Bożych przykazań, do spraw nie tylko osobistych, prywatnych, też wewnętrznych. Księdz Jerzemu bardzo zależało na tym, żeby uczestnicy przyświętych za ojczyznę zbliżyli się do Chrystusa, także przez spowiedź, przez komunię świętą z Chrystusem się pojednali, spotkali. Ale zasadnicza treść jego orędzia oznaczała troskę o ład Boży, ład Chrystusowy w życiu społecznym, publicznym, narodowym, politycznym. Ponieważ wielu księży unika w swoich wystąpieniach kaznodziejskich odniesienia się do spraw społecznych, publicznych, politycznych, z różnych względów zresztą. To, co mówił ksiądz Jerzy, prowokowało zarzut, słyszał ten zarzut, iż miesza się do polityki, jeżeli władze mają mu coś za złe, no to jest sam sobie winien, nie powinien drażnić smoka czy niedźwiedzia. Tymczasem ksiądz Jerzy wytrwale i do końca, łącząc sprawy osobiste ze sprawami publicznymi, społecznymi, politycznymi,
jak gdyby odpowiadał swoją postawą na ten zarzut mieszania się do polityki. Z tym zarzutem spotykał się już ksiądz Piotr Skarga. I na ten zarzut, a był to początek XVII stulecia, odpowiedział takimi dwoma zdaniami, które z pamięci przytoczę. Rzecze kto? Ksiądz się wdawa w politykę. Wdawa i wdawać się winie, nie w rządy, ale w zatrzymanie, aby ich grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. I drugie zdanie. Mniejszy to grzech jest człowieka zabić, niż na stanowieniu prawa pobłądzić, bo ono złe prawo długo będzie ciała i dusze ludzkie zabijał. A kto stanowi prawo? Kto uprawia politykę? Są to często ludzie, którzy korzystają z dużego poparcia, uznania społecznego, w warunkach demokratycznych, znajdują wyborców, którzy ponoszą odpowiedzialność za to, komu ufają, kogo popierają, na kogo głosują. Chociaż ksiądz Jerzy Popiełuszko z małym wyjątkiem unikał odniesień personalnych. Unikał wymieniania jakichkolwiek nazwisk. Miał swój styl. Mówił mocno, ale zarazem łagodnie. W myśl słów Jezusa, jako moi uczniowie poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. W myśl słów świętego Pawła, nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwycięży. I właśnie widział społeczny, publiczny wymiar prawdy, społeczny, publiczny wymiar dobra. Osobisty, indywidualny, oczywiście też, małżeński, rodzinny, naturalnie. Ale to budziło pewien sprzeciw także wśród księży, kolegów, znajomych księdza Jerzego, wśród osób świeckich, nie tylko wśród przedstawicieli władzy ówczesnej komunistycznej. Ksiądz Jerzy zresztą słowa komunizm ani razu nie użył. Komunizm, socjalizm ani razu nie użył w swoich kazaniach, w swoim nauczaniu. Ale jego słowa się odnosiły do tej zakłamanej, zbrodniczej rzeczywistości, która tworzyła taki właśnie system, w którym wspierano zło, wspierano kłamstwo, prześladowano dobro, prześladowano prawdę, wspierano zamęt w świadomości ludzkiej, stosowano różne metody właśnie zastraszenia, przekupstwa, po to, żeby ludzi przerobić. Gdy to się okazało niedostatecznie skuteczne w dzisiejszych warunkach, trochę inne metody są stosowane niż w latach PRL-u, ale nauczanie księdza Jerzego ani trochę nie straciło swojej aktualności, swojej mocy. Ksiądz Jerzy powinien być ukazany nie tylko jako przeszłość, ale również jako ktoś, kto mówi i ma wiele do powiedzenia o tym, co dzisiaj się w Polsce dzieje. Czyli odniesienie słów księdza Jerzego, a tym samym Ewangelii Jezusa Chrystusa, Prawa Bożego, nauki społecznej Kościoła, zawartej w encyklikach papieskich. Odniesienie do tego, co się w Polsce dzieje, jest kluczem do rozumienia tego, co ksiądz Jerzy miał i ma nie tylko w przeszłości, co 30 lat, ale i dzisiaj nam do powiedzenia. I gdy słuchałem księdza Jerzego, tak rozumiałem jego orędzie. Tak jak każdy kapłan, taki ksiądz Jerzy przecież czuł się odpowiedzialny za osobiste sprawy tych ludzi, którzy przychodzili do niego z prośbą o pomoc duszpasterską, moralną, osobistą, także materialną. On bardzo chętnie dzielił się tym, co miał. Zwykle od niego wychodziło się z czymś, co on darował, także w sensie materialnym, chociaż może przede wszystkim w sensie duchowym, moralnym, ale umiał utrzymać kierunek. Umiał iść tą drogą, jaką szedł do końca i nie dał się zastraszyć właśnie takimi komentarzami, po co się mieszasz do polityki. Słuchałem w niedzielę, w ostatniej niedzielę miesiąca, czyli wczoraj, kazania księdza Bogdana Liniewskiego, kolegi księdza Jerzego. Ostatnie moje spotkanie z księdzem Jerzym było właśnie w obecności księdza Bogdana
Linieckiego omawiali obaj sprawę wyjazdu do Bydgoszczy. Jak wiadomo, ksiądz Jerzy tam udał się samochodem księdza Bogdana Linieckiego. I ksiądz Linieski w taki rozbrajający sposób się przyznał, że sieroty po księdzu Jerzym, jeżeli tak można powiedzieć, czyli wielu ludzi jakoś osieroconych po męczeństwie księdza Jerzego, do niego się zwróciło z prośbą, żeby jakoś sprawę księdza Jerzego, postawę, nauczanie księdza Jerzego kontynuował. I na to ksiądz Bogdan mówi: i spotkała mnie wielka plajta. Ci, którzy nawet początkowo chętnie mnie słuchali, potem z rozczarowaniem ode mnie się oddalali, niewielu pozostało. Ale w tym samym kazaniu ksiądz Linieski mówi, dlaczego go spotkała plajta, chociaż chyba nie jest tego świadom. Znaczy on uzasadnia, że w kazaniu, które było wczoraj, on uzasadnia, że plajta go spotkała dlatego, że ksiądz Jerzy jest nie do naśladowania. A sieroty po księdzu Jerzym chciały mieć kogoś, kto będzie księdza Jerzego naśladował. I na to ksiądz Bogdan Linieski mówi: rzeczywiście, są święci nie do naśladowania, każdy jest inny. Mamy nie tyle naśladować świętych, co naśladować Jezusa Chrystusa. No ale pytanie, w jaki sposób mamy naśladować Jezusa Chrystusa, jeżeli Kościół daje nam jako wzór świętych. Owszem, są tacy święci, których trudno w dzisiejszych warunkach naśladować, a nawet nie sposób. Powiedzmy, weźmy Szymona Słupnika, naprawdę. Kto z nas wejdzie teraz na słup i będzie ze słupa samym swoim znakiem tym właśnie takim pustelniczym wśród licznych ludzi wokół świadczył o Chrystusie. No i wiele przykładów tutaj można mnożyć. Niemniej to odniesienie do spraw społecznych, publicznych i politycznych w nauczaniu księdza Jerzego można naśladować, a nawet trzeba naśladować. No niekoniecznie wszyscy księża mają się tym zajmować, bo to może byłoby trochę nudne i przykre, ale przynajmniej to rozumieć. Natomiast pod koniec swojego kazania ksiądz Linieski wywiódł słusznie etymologię słowa diabeł od greckiego słowa diabalein. Diabalein znaczy dzielić, tworzyć podziały. Kto tworzy podziały, zdaniem księdza wczorajszego kaznodziei? Podziały tworzą ci, którzy nie są zadowoleni z systemu. A system to polityka oczywiście. Czyli ci, którzy sprzeciwiając się polityce, no tym samym mieszają się do polityki, chociaż tego słowa wyświechtanego już bardzo kaznodzieja wczorajszy nie użył. Co powiedział? System jest jaki jest, w każdym systemie można być święty, można naśladować Jezusa Chrystusa, systemowi się nie trzeba przeciwstawiać. No to pytanie. Jeżeli system ludzi deprawuje, jeżeli system dzieci deprawuje od przedszkola, tak się dzisiaj dzieje, jeżeli deprawuje ludzi bezsilnych, bezbronnych, duchowo, moralnie, niedostatecznie ukształtowanych, no to jakże można powiedzieć, a co mi obchodzi system? Jak sobie być święty przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, czyli jakby sprawy społeczne na bok, polityka polityką, system systemem. Władze państwowe są trudno, w tych warunkach chcę osiągnąć świętość. Oczywiście w warunkach obozu Auschwitz też można było osiągnąć świętość. Byli tacy, którzy osiągnęli świętość, prawda? I w innych warunkach różnych łagrów i takiego systemu zła, który usiłuje stworzyć piekło na ziemi, prawda? I w piekle na ziemi można osiągnąć świętość. Natomiast wielu ludzi, zwłaszcza słabszych, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza nieukształtowanych wewnętrznie, moralnie, religijnie, tej świętości nie jest w stanie osiągnąć w systemie, chyba że cud, no takie cuda się też zdarzają, nawet pod koniec jego życia takie cud się może zdarzyć. Pan Bóg czyni cuda. Ale nie możemy za bardzo żądać od Boga nieustannych cudów, kiedy mamy naturalne, społeczne, publiczne sposoby oddziaływania na system, aby przestał być systemem zła, kłamstwa, przemocy,
ciemności. I tak właśnie czynił w swym nauczaniu ksiądz Jerzy. Czyli odebrałem z dużym zainteresowaniem wczorajsze kazanie, ale uznałem, że kaznodzieja zupełnie nie rozumie przesłania księdza Jerzego, chociaż jest jego bardzo bliskim kolegą i był właśnie tuż koło niego, prawie że do wyjazdu księdza Jerzego do Bydgoszczy, do kościoła świętych braci polskich męczenników. No pozwoliłem sobie na takie przeciwstawienie się wczorajszej treści zawartej, bardzo skądinąd interesującym, bardzo osobistym i tak nawet przejmującym chwilami kazaniu. Chcę nadal mieć w księdzu Bogdanie Lińskim przyjaciela. Podziwiam jego działalność, także misyjną, zagraniczną. Natomiast w tej akurat sprawie zgodzić się nie możemy. Gdy polityce ton nadają ludzie źli, to w warunkach komunistycznych, gdy ten podział na my i oni funkcjonował, nawet ci, którzy poddali się jakoś oddziaływaniu tych onych, jednak w głębi serca, w głębi duszy widzieli, że no jest biały, jest czarny, jest dobro, jest zło, jest światło, jest ciemność. Natomiast dzisiaj taktyka przeciwnika prowadzi do całkowitego odwrócenia kryteriów. Na białe się mówi czarne, czarne się mówi białe, na dobro się mówi zło. Miesza się jedno z drugim w dowolnych proporcjach, tak aby ludzi pogrążyć w chaosie i zamęcie. Takiego chaosu i zamętu, jaki jest dzisiaj w świadomości ludzkiej, społecznej, osobistej, ale i publicznej, politycznej, nie było w latach PRL-u, które w końcu pamiętam przecież, mój rocznik 44, mam lat 70, więc chodziłem przecież do szkoły w tym systemie, czytałem tam gazety od czasu do czasu, zwłaszcza Trybunę Ludu, kiedy był wyścig Warszawa-Berlin-Praga, czy Praga-Berlin-Warszawa, bo tam były najdokładniejsze sprawozdania z tych różnych sukcesów kolarskich, naszych kolarzy też od czasu do czasu, czy innych. No więc ksiądz Jerzy znalazł swoje miejsce jako kapłan, który chce, aby Chrystus Król, Jezus Chrystus Król sprawował najwyższą władzę w naszej ojczyźnie. I aby władze publiczne, polityczne, społeczne były podporządkowane, poddane prawu Bożemu, Ewangelii Chrystusa i społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa, Króla Polski. Tak jest najgłębszy sens orędzia księdza Jerzego. Skoro Matka Najświętsza jest Królową Polski, Królową Korony Polskiej, są maryjne przecież kazania księdza Jerzego piękne, to również Jezus Chrystus ma prawo jako Syn Królowej być uznany za króla. Tymczasem różnica między sytuacją PRL-u a dzisiejszą polega nie tylko na tym, że weszliśmy w czas zamętu i chaosu, ale również na tym, że sprawują władzę ci, którzy podają się za katolików. I tu pozwolę sobie wspomnieć o panu prezydencie Bronisławie Komorowskim, nie wdając się w rozważania na temat jego zbrodniczego postępowania z racji współpracy z WSI, czy poprzednio WSW, bo te formacje były i są dalej filią GRU, czy takich wojskowych służb dawniej sowieckich, teraz rosyjskich. Otóż jest sprawa niewątpliwa, która jako katolika pana prezydenta dyskwalifikuje i oznacza ekskomunikę w łacinie zwaną late sententiae, czyli ipso facto, ekskomunikę, która nie musi być nałożona, narzucona. Jeżeli prezydent w swojej postawie w wypowiedziach publicznych popiera in vitro, które to jest metodą ludobójczą, weterynaryjną, sztuczną, oddzielającą rozrodczość od miłości, od małżeństwa, od rodzicielstwa,
I owszem, prezydent wyraził takie poparcie dla in vitro, a także dla aborcji w pewnych sytuacjach, ale in vitro można uznać za najwcześniejszą formę aborcji wobec tych zarodków ludzkich, które ulegają utylizacji, które ulegają śmierceniu. Jest to co najmniej 0,9 zarodków, które się niszczy po to, żeby któryś tam jeden, drugi czy trzeci łaskawie otrzymał możliwości rozwoju w łonie matki, matki jak matki, no nie wiadomo kto to jest, może to być surogatka, przecież w wielu krajach na zachodzie surogatki działają zgodnie z prawem. W niektórych krajach jeszcze nie, ale działają. Działają za sporym wynagrodzeniem, gotowe są przyjąć taki zarodek i potem po urodzeniu, gdy płód dojrzeje, dzieciątka przekazać je tym, którzy za to zapłacą, którzy wcześniej sobie zamówili taką procedurę. No więc gdzie tutaj szukać małżeństwa, gdzie szukać macierzyństwa, gdzie szukać ojcostwa. W wielu krajach na Zachodzie w tej chwili zabrania się wręcz używania słowa matka i ojciec. Nie, jest partner, jest rodzic, rodzic numer jeden, rodzic numer dwa. Natomiast pewne słowa się eliminuje z języka po to, żeby człowiek nie myślał, nie kojarzył sobie jakoś nieodpowiednio, nie wykraczał mentalnie, moralnie poza ten projekt, czy to ideologii genderowej, czy ideologii poprawności politycznej, czy innych jeszcze kilku ideologii, które współdziałają z sobą, a są to ideologie irracjonalne, nihilistyczne, w wymiarze społecznym, niszczące wszelkie autentyczne wspólnoty, poczynając od małżeństwa. Tak przerabiające człowieka w bardziej skuteczny sposób, niż to robili komuniści. Aby człowiek w ogóle nie wiedział, kim jest, był całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek tożsamości. Męskiej, kobiecej, społecznej, czy to w lokalnym wymiarze, czy w narodowym wymiarze, patriotycznej, katolickiej, wiary, tradycji, kultury, ducha. Chodzi o to, żeby człowiek był podatny na dowolną manipulację i był cząsteczką, elementem, jakimś śrubką, kółeczkiem włączonym w totalitarny, globalistyczny system, który teraz jest wdrażany na świecie, w Europie, czy też i gdzie indziej. Jest to realizacja z jednej strony utopii Aldusa Huxleya, Nowy Wspaniały Świat lat 30., a z drugiej strony utopii George'a Orwella, rok 1984. Kiedy czytało się te utopie, no ja je czytałem w młodości, to myślałem sobie, bardzo to jest ciekawe i przejmujące, ale przecież no jest niemożliwe, żeby się coś takiego stało. I na naszych oczach to się dzieje. Trzeba teraz nauczanie księdza Jerzego odnieść do tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje, nie przyjmując się tymi zarzutami, proszę się nie mieszać do polityki. Gdy wyraził swoje publiczne poparcie dla in vitro i aborcji prezydent, wówczas znalazł się w sytuacji ekskomuniki lata sentencji i komunie święte, które bardzo chętnie przyjmuje, są świętokradztwem. Natomiast ci duchowni, nie włączając hierarchów, którzy Komunii Świętej takiemu człowiekowi udzielają, wiedząc, kim on jest, popełniają ciężki grzech zaparcia się wiary i prawa moralnego i gorsząc ludzi, którzy sobie powiadają, no można być i katolikiem, i niekatolikiem jednocześnie. Tak, ale nie. Nie, ale tak. Jestem za, a nawet przeciw, jak powiedział pewien autorytet przekonany, że jeżeli coś mówi, to jest to bardzo mądre, ale pewien publicysta przecież powiada, kto słucha tego autorytetu, ten sam sobie szkodzi. No więc najbardziej szkodzi sobie ten, który uważa, że tak i nie można połączyć razem, no zresztą w pewnych proporcjach, w takiej mieszance. Otóż wiele razy mówiłem publicznie, nie tylko o tym, że prezydent popełnia ciężki grzech świętokradztwa, ale również o tym, że grzeszą ci, którzy Komunii Świętej mu udzielają, duchowni. Na razie kara mnie za to jeszcze nie spotkała. No poza pewną sytuacją, której dalej funkcjonuje, troszeczkę chwilami dziwną, ale mnie to zaciekawia, co dalej Pan Jezus dla mnie wymyśli, jaką mi rolę powierzy, czego będzie ode mnie oczekiwał. I tak jak ksiądz Jerzy całkowicie poddał się temu oczekiwaniu Jezusa Chrystusa wobec Jego osoby, aż po tę okrutną drogę męczeńską, która co najmniej kilka dni
trwała, o czym w szczegółach można przeczytać w kolejnej książce pana redaktora Wojciecha Sumlińskiego. To samo można powiedzieć o pani Ewie Kopacz, która udaje katoliczkę, jest fałszywą katoliczką. To samo można powiedzieć o panu byłym premierze, a dzisiaj prezydencie Europy, Unii Europejskiej, czy tam nie wiadomo jakiego tworu, który również bardzo lubił, nie wiem czy nadal lubi, może już teraz mu to nie jest potrzebne do niczego, ale bardzo lubił Komunię Świętą przyjmować i nawet na okładce idziemy, już nie pamiętam rok temu czy kiedy, można było zobaczyć jak premier Tusk z dziwnie wykrzywionymi ustami, tym swoim wilczym spojrzeniem i rękami gdzieś tam rozbieganymi po bokach przyjmuje Komunię Świętą, a kto mu tej Komunii Świętej udziela? Nasz kochany biskup i kardynał i mój przełożony, mój ojciec, któremu staram się być posłuszny, z pewnymi zastrzeżeniami, no bo czasem trzeba. Czasem trzeba prawdę powiedzieć, nawet ryzykując wiele. No więc ksiądz Jerzy zgodził się, pogodził się z tym ryzykiem, był świadom grożącego niebezpieczeństwa śmierci u wielu swoich przyjaciół, znajomych. Pozostawił takie świadectwo, że jest gotów na wszystko. Gotów jest oddać swoje życie za wiarę, za prawdę, za dobro i osobiste, i społeczne, i publiczne, i polityczne, za ojczyznę, ale w imię wiary. Skoro Pan Jezus chce, żeby Polska żyła, niewątpliwie chce. Skoro chce być królem Polski, a niewątpliwie chce i są na to liczne świadectwa, choćby przesłanie, które przyjęła sługa Boża Rozalię Celakówna, no to pytanie, czy my tego chcemy? Czy gotowi jesteśmy naszą wolę jakoś uzgodnić, nasze myślenie i postępowanie uzgodnić z myśleniem i postępowaniem Jezusa Chrystusa? Wczorajsza lekcja pierwsza, niezwykle przejmująca, zawiera słowa Boga, które głosi prorok Ezechiel. Wypowiadacie, mój sposób postępowania nie jest słuszny. Nie. Czyli mówicie, jesteście mądrzejsi ode mnie, od Pana Boga. No i dzisiaj mamy takich mądrych na najwyższych stanowiskach, którzy uważają się za mądrzejszych od Chrystusa, mądrzejszych od Kościoła, mądrzejszych od dekalogu. Zamiast dekalogu prowadzają antydekalog, a zarazem lubią udawać katolików. I to jest dodatkowy czynnik zamętu. Jak to możliwe, że w kraju zdawałoby się katolickim większość według sondaży, a sondaże są bardzo różne, coś jednak z nich wynika, większość Polaków ufa panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, podczas gdy on, jego wiarygodność jest poniżej zera. Poniżej zera. Temu człowiekowi absolutnie nie wolno ufać. Nie tylko jemu zresztą nie wolno ufać, różnym czołowym przedstawicielom tej zbrodniczej mafii, która dorwała się do władzy w Polsce i Polskę konsekwentnie niszczy. Wydaje mi się, że w ciągu kilku najbliższych lat może się rozstrzygnąć, czy Polska będzie, czy Polski nie będzie. A kto chce, żeby Polska była? No właśnie, Pan Jezus, Matka Najświętsza, święci Polacy zbawieni w niebie i też no, ci Polacy, których widać, których widziałem w Kanadzie, których widzę tutaj i cieszę się, że jakąś wspólnotę tworzymy, chociaż zagrożoną. Nasze siły są słabsze. Po jakie narzędzia sięgnął błogosławiony męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko, świadom, że siły polskie, patriotyczne, katolickie, chrześcijańskie w naszej ojczyźnie są słabsze wobec tej okupacji, w której się Polska znalazła, której szczególnym wyrazem był stan wojenny w naszej ojczyźnie. Otóż teraz po stronie dobra wydaje się, że jesteśmy słabsi. Po stronie zła są silniejsi, bo mają nie tylko tutaj całą czeredę zdrajców w Polsce i ludzi ogłupionych, oszukanych, uśpionych, bezmyślnych, poddanych właśnie tej lobotomii, ale mają bardzo mocne poparcie i ze wschodu, i z zachodu, poparcie jawne i poparcie zakamuflowane, ukryte, zwłaszcza gdy chodzi o międzynarodową masonerię, która zresztą za 3 lata będzie obchodziła 300. rocznicę swojego istnienia. A zarazem za 3 lata będzie 100. rocznica objawień fatimskich. No więc ta konfrontacja, prawda, tych dwóch sił antykościoła i kościoła, demona z całą sforą tych
podwykonawców diabła, tak można ich nazwać, podwykonawców diabła, a jak z nimi postępuje, to przecież możemy prześledzić na przykładzie również inwestycji w Polsce. No więc pewna firma dostaje mnóstwo pieniędzy, żeby inwestycje przeprowadzić, zatrudnia na kolejnych szczeblach podwykonawców, na początek dla zachęty im płaci, potem przestaje płacić, podwykonawcy bankrutują, firma główna też bankrutuje, szmal się rozpływa, pieniędzy nie ma, tylko jeszcze zdążą sobie przyznać jakieś ogromne nagrody. Ogromne jakieś premie, nie wiadomo za co, prawda? No w końcu zresztą ta inwestycja zrealizowana, chociaż koszta realizacji są na przykład dwukrotnie wyższe niż w jakimkolwiek kraju, gdzie się przestrzega jakichś elementarnych reguł sensu w wymiarze ekonomii. No to pytanie, mieszać się do tego, czy się nie mieszać? Obojętnie się pogodzić z tą krzywdą, z samobójstwami ludzi zrozpaczonych, ludzi, którzy stracili wszystko, którzy nie widzą żadnych perspektyw życia w Polsce, w tej Polsce, jaka w tej chwili jest. Nie można być wobec tego obojętny, że Polska w wielu wymiarach i materialnym, i duchowym ginie. Ale jak, po jakie narzędzia sięgnął ksiądz Jerzy? Msza Święta za Ojczyznę, Chrystus Eucharystyczny, Krzyż Jezusa Chrystusa i Różaniec. Różaniec. Ostatnia posługa księdza Jerzego jest to znaczące. Było to sprawowanie nabożeństwa różańcowego i rozważanie do kolejnych 5 tajemnic bolesnych różańca. Jaką postać, formę przybrał grób księdza Jerzego? Formę różańca. Jest to wielka zachęta księdza Jerzego, aby po różaniec sięgnąć, jeżeli ktoś jeszcze różańca nie odmawia, i włączyć się do krucjaty różańcowej za ojczyznę, której szczególnym patronem jest błogosławiony męczennik, niebawem święty, jak ufamy, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nic prostszego. Dziesiątek różańca, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi Ewangelii, aby spełnione były w Polsce śluby jasnogórskie narodu 26 sierpnia 1956 roku, nawiązujące do ślubów lwowskich, i aby z tego bagna jakby tonącą Polskę wydobyć. Baron Münchhausen potrafił sam siebie za włosy z bagna wyciągnąć według baśni niemieckiej. No jest pytanie, czy sami za swoje włosy wyciągniemy się z tego bagna, czy też nie? Nie. Trzeba sięgnąć właśnie po takie narzędzia, po jakie sięgnął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest jeszcze wątek rosyjski, ale to już w książce mogą Państwo przeczytać, a Pan Wojciech, jeżeli zechce, o tym powie. Pytania, tak? Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, ja biorę mikrofon, będziemy zadawać pytania. Jedna rzecz, taka informacja, może istotna, może nieistotna. Gdzieś w okolicach wyjścia, czyli drzwi wejściowych i wyjściowych jednocześnie, jest pani Ania, która zbiera podpisy. Ci z Państwa, którzy, bo tu była mowa na temat prezydenta Bronisława Komorowskiego, my zbieramy, znaczy my spółdzielcy, ale nie tylko, dołączył do nas akademicki klub obywatelski imienia Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza. Zbieramy podpisy pod listem do profesora Andrzeja Nowaka, żeby zechciał zgodzić się, by startować w wyborach prezydenckich. To jest taki nasz mały wkład albo ten dodatek do różańca, o którym była mowa. A teraz zachęcam Państwa do... Nic nie słychać, ale zachęcam Państwa do zadawania pytań. Dobrze, to ja zejdę na dół. Oczywiście, że zejdę na dół. Dobrze, tak jest.
Katarzyna Soborak. Ja jestem notariuszem w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym chciałam dokonać pewnego sprostowania. Mianowicie ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1983 roku otrzymał zaproszenie od ojca Gabriela Bartoszewskiego, albowiem spotkanie z Ojcem Świętym odbywało się u ojców kapucynów, ale mecenas Grabiński przyszedł do księdza Jerzego i bardzo go prosił, mówi, że takie ma pragnienie, że chciałby koniecznie być na spotkaniu u ojców kapucynów z Ojcem Świętym. I ksiądz Jerzy Popiełuszko wyjął z kieszeni swoje zaproszenie i przekazał mecenasowi Grabińskiemu. Mecenas Grabiński, a mówię to dlatego, w tej chwili przesłuchania świadków w pewnych okolicznościach można powtarzać. Właśnie przesłuchiwany był mecenas Grabiński, kiedy ja protokołowałam to przesłuchanie. I mówił, że było mu bardzo przykro, bo widział, że to ksiądz Jerzy miał dla siebie to przez, prawda, zaproszenie, ale jednak oddał i już potem on z taką ochotą mu to zaproszenie przekazał, że on nie miał śmiałości mu już zwrócić. Ale w ostatnim okresie pojawiła się u mnie pani, właściwie siostra Skrytka, która mi udowadniała, że ksiądz Jerzy od niej otrzymał zaproszenie i jakoś w ostatniej chwili jeszcze udało mu się przez te różne przeszkody przejść i na tym spotkaniu z Ojcem Świętym ojców kapucynów był. Tak przynajmniej ona twierdzi, aczkolwiek na żadnym zdjęciu nie byliśmy w stanie odnaleźć księdza Popiełuszki. To było pierwsze. Druga sprawa to jest kwestia, że ja pracuję, będę trzymała, jeśli można. To jest kwestia pozbawienia opieki księdza Jerzego służby zdrowia, że przestał być opiekunem służby zdrowia. Do końca ksiądz Jerzy był duszpasterzem służby zdrowia. Nawet ostatnie jego spotkanie odbyło się 18 października, w przeddzień wyjazdu do Bydgoszczy, usiódł z wizytek na krakowskim przedmieściu. Tam odprawiał mszę świętą właśnie dla służby zdrowia z księdzem biskupem Kraszewskim. I to był właśnie, to było bardzo interesujące, bardzo ciekawe, bo biskup Kraszewski zwrócił mu uwagę, że on może być uprowadzony, znaczy, że może być zamordowany nawet, że tyle złych rzeczy się o nim mówi w środkach przekazu i te groźby, anonimy, żeby jednak się zastanowił, żeby nie jechał. To wtedy właśnie ksiądz Jerzy powiedział, że ja już przeszedłem barierę strachu, ja się niczego nie lękam, jestem gotowy na wszystko i następny dzień pojechał do Bydgoszczy. Ale do końca ksiądz Jerzy był opiekunem służby zdrowia. Oczywiście był moment taki, że wtedy była pielgrzymka ojca świętego Jana Pawła II w 1983 roku. Władza państwowa życzyła sobie, prawda, od hierarchii, żeby ksiądz Jerzy nie był organizatorem tej pielgrzymki, żeby on nie zabezpieczał tej pielgrzymki. Więc oficjalnie był ktoś inny, ale de facto był to właśnie zabezpieczał pielgrzymkę ksiądz Jerzy. Także dziękuję bardzo. Ksiądz Stanisław się... Może się przedstawię. Piotr Jegliński, wydawnictwo Edition Spotkania. Ja mam tylko jedno takie wspomnienie, kiedy dowiedziałem się, będąc w Londynie, że ksiądz Jerzy został uprowadzony. W parę miesięcy potem dotarły do mnie z Warszawy jego zapiski. W wielkiej tajemnicy ja otrzymałem je i oczywiście postanowiłem je wydać. Kiedy przeczytałem, byłem porażony. I w tym czasie z Warszawy, nie będę, bo tu już była wymieniona postać, przyszły sugestie, żebym ja te pamiętniki może nie ocenzurował, bo tam są takie trzy części, pamiętniki, które miały różne kolory. I żeby jeden z tych pamiętników jakoś może pominąć, a czy w ogóle warto wydawać, bo to może zaszkodzić Kościołowi. Ja byłem w bardzo dużej rozterce, ponieważ
osoby, które się do mnie zwróciły, cieszyły się wielkim poważaniem w Kościele. I teraz wsiadłem w samolot, a ponieważ często jeździłem do Rzymu i tam myśmy wydawali nasze książki, które docierały tu do kraju przez pielgrzymów, w czasie audiencji umożliwiono mi prywatną rozmowę z Ojcem Świętym. I po wielu sprawach, które mu przedstawiłem, przede wszystkim zapytałem się, powiedziałem, że jestem w posiadaniu notatek księdza Jerzego i powtórzyłem in extenso to posłanie, które przyszło z kościoła tu w Warszawie. Ojciec Święty nic nie odpowiedział, pobłogosławił mnie i następnego dnia otrzymałem bezpośrednio od niego, przekazano mi przez pewną osobę, jedno tylko zdanie. Wydawać w całości jak najszybciej. I to właśnie credo cały czas mi w jakiś sposób towarzyszyło. Tu bardzo się cieszę, że autor przede wszystkim wymienił tych sprawców, dwóch sprawców. Ja miałem pierwszy w Polsce próbę procesu. Proszę Państwa, jak tylko przyjechałem do Polski, w 90 roku zostałem zaproszony do programu w Telewizji Polskiej prowadzonego przez panią Jaworowicz na żywo i spytano mnie się, czy ja się czegoś boję. I w tym programie brał udział między innymi Janusz Krupski, mój przyjaciel, ale też przyszedł pan Michnik, a takim jak gdyby rozjemcą był sędzia Cubała. Kiedy ja po tym pytaniu zobaczyłem Cubałę, powiedziałem, że nie mam zaufania, albowiem tu siedzi człowiek, który był rzecznikiem prokuratury, kiedy zamordowano księdza Jerzego Popiełuszko. Potem zadano mi pytanie, a ja uważam, że kto to zrobił. Ja wymieniłem dwa nazwiska. Powiedziałem generał Jaruzelski i Czesław Kiszczak jako bezpośredni partyjni przełożeni i szefowie tych służb. Tego wieczoru wyleciałem do Paryża. Po paru dniach wróciłem, na lotnisku czekali na mnie dziennikarze i pytali się, czy ja wiem, że zostałem pozwany do prokuratora generalnego i że mam złożyć wyjaśnienia w charakterze świadka na temat oskarżeń w stosunku do generałów. Osobą, która to przekazała, był prokurator Witkowski. I tak pierwszy raz zetknąłem się z tym prokuratorem i po złożeniu oświadczenia, skąd ja to wiem, złożyłem doniesienie, ja wytłumaczyłem, dlaczego sądzę, że generał Kiszczak i Jaruzelski byli promotorami tej zbrodni, bowiem sam byłem w kręgu zainteresowania, proszę Państwa, i ci panowie, Pękala, Pietruszka, Chmielewski, Piotrowski, wszyscy oni przychodzili, maltretowali moją rodzinę i moich najbliższych przyjaciół. I ja doskonale wiedziałem, co to jest za grupa ludzi. Natomiast kiedy złożyłem już te wyjaśnienia prokuratorowi Witkowskiemu, poprosiłem jako obywatel lojalny, powiedziałem, że chcę złożyć, czy ja mogę jako obywatel złożyć doniesienie, jeżeli wiem o jakimś przestępstwie. Prokurator powiedział oczywiście i wtedy mój pełnomocnik, mecenas Johan, poprosił o protokołowanie. Ja złożyłem zeznanie do protokołu o znanym mi przestępstwie popełnionych przez generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Powiedziałem, że kierowali tajnym spiskiem, który doprowadzał do morderstw obywateli polskich za granicą, do przejmowania mienia wielkiej wartości, do napadów i tak dalej, i tak dalej. Po tym moim oświadczeniu prokurator zadał mi pytanie, skąd ja to wiem. Ja powiedziałem, że przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej na ten temat. I dodałem, że redaktor Michnik znacznie skrócił ten tekst i jest w jego prawdopodobnie posiadaniu. I poprosiłem również
prokuratora, który tak sprawnie zajął się moją wypowiedzią w telewizji, żeby mnie zawiadomił, jeżeli ci panowie będą przesłuchani. I w miesiąc potem otrzymałem telefon, byłem za granicą w Paryżu i zadzwonił osobiście prokurator Witkowski, powiedział: panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, że po raz pierwszy generałowie Kiszczak i Jaruzelski byli przesłuchani na okoliczność tego, co pan ujawnił. I to było pierwsze przesłuchanie tych panów. Dlatego uważam, że ta książka jest tak cenna, że wreszcie trzeba zdobyć się na odwagę i postawić kropkę nad i. Bo przecież to jest niesłychane, co się dzieje. Chociażby to, co na naszych oczach się rozgrywało w czasie pogrzebu Jaruzelskiego, no to jest po prostu... To urąga w ogóle jakiejś powszechnej odczuciu sprawiedliwości. Dziękuję. Dobrze. Przepraszam, Krzysztof. Ksiądz Stanisław chciał się odnieść do wypowiedzi pani. I Ojcu Świętemu i księdzu Jerzemu chodziło coś więcej niż udział w spotkaniu, w którym bierze udział powiedzmy 1000-2000 osób. Chodziło o osobiste spotkanie księdza Jerzego z Ojcem Świętym i to nie okazało się możliwe. Moje nazwisko Wojciech Piotr Kwiatek, jestem współpracownikiem Radia Wnet. Panie Wojciechu, pan prosił o pytania trudne. I ja panu takie pytanie zadam. Jedno zdanie najpierw. Po przeczytaniu dwóch pańskich książek, to znaczy Z mocy bezprawia i Lobotomii, pomyślałem sobie, proszę nie traktować tego jako napaści. Ale sposób, jaki pan opisał, działający w Polsce, rządzący Polską de facto układ przestępczy, zbrodniczy nawet, może przestępczy to za słabe słowo, ten opis jest opisem, co się zowie bez znieczulenia. Czy pan nie boi się jednej rzeczy? Po pierwsze sam, czy pan się nie boi, że jak pan to będzie dalej drążył, to jakaś ciężarówka ze żwirem i pańską drogę przetnie? A po drugie, czy pan się nie boi tego, że te książki mogą wywołać w Polakach przeświadczenie, że wszelkie próby zmieniania tego układu są skazane z góry na niepowodzenie, ponieważ jesteśmy tak wzięci w kleszcze tego systemu zbrodniczego, że jak będzie trzeba, to iluś tam jeszcze ciężarówek ze żwirem nie zabraknie, żeby i tych, którzy po prostu dalej będą zaciekawi, też, żeby im te drogi przeciąć. Jak jeszcze raz bardzo proszę, proszę to potraktować jako pytanie trudne, a nie jako napastliwe. Te dwie książki, o których wspomniałem, pańskie, spowodowały we mnie znaczącą pewną przemianę wewnętrzną. Wie pan? To znaczy, jakby mnie zapytano w jakiejś ankiecie, które książki na pana wpłynęły, to ja mam 63 lata, ja bym powiedział, że te książki na mnie wpłynęły. W związku z tym, jeśli pan uprzejmie, to takie pytanie bym zadał. Dziękuję. Ja podtrzymuję, że proszę zadawać trudne pytania. Nie na wszystkie odpowiem, bo nie na wszystkie będę potrafił odpowiedzieć, ale jak będę potrafił, to odpowiem. Jeśli chodzi o to, czy się nie boję, to oczywiście, że się boję. Jest tutaj na sali mój przyjaciel, który jednak chce zostać anonimowy. Sam mógłby powiedzieć, ile trudnych rozmów się rozgrywa między nami o rodzinie, o innych osobach bliskich, o tej całej sytuacji. Jestem tak samo normalnym człowiekiem, jak wszyscy tutaj zebrani, który ma obawy o siebie, o swoich bliskich, ale jednakowoż jest coś takiego w człowieku, że jest jakaś granica, po której się spokój zaczyna. Coś takiego jest. Ja byłem już w takiej dolinie strachu, gdzie wydawało się w takim ciemnym tunelu, że nie ma światła.
To państwo pewnie wiecie, skoro tu jesteście, że udało się tym ludziom nie złamać, doprowadzić do próby samobójczej. Ja po 3-miesięcznej kuracji, to był dobry, błogosławiony czas, gdyby nie okoliczności, w jakich trafiłem do szpitala, zresztą imienia księdza Jerzego Popiełuszki na Bielanach, to bym powiedział, że to był dobry czas, bo ja z tego szpitala wyszedłem z przekonaniem, że nigdy, przenigdy już nie dopuszczę do tego, żeby mnie złamano, że jak tu wszyscy siedzimy, to każdy z nas ma za sobą jakąś tragedię. Po takiej tragedii można pozostać w upadku, bo to jest zawsze upadek. Człowiek się załamuje i już z tego upadku nie wstać, ale można wstać i dalej iść. Ja postanowiłem, że bez względu na to, co by się nie działo, będę dalej szedł, że tragedia nie jest karą, tylko wyzwaniem. Ja w to uwierzyłem. I że po prostu jak jest coś do zrobienia, to trzeba to robić, więc boję się, tak, boję się, mam obawy o zwłaszcza bliskich. Jednakowoż wierzę, jak to jeden ksiądz mi powiedział, jeżeli Pan Bóg chce pomóc, to człowiek nie będzie w stanie zaszkodzić. Wierzę, że jak jest coś do zrobienia, to po prostu muszę to zrobić, chcę to zrobić, nie muszę, tylko chcę to zrobić. Wyszedłem z tego szpitala z przekonaniem, że nigdy więcej nie dam się już złamać, nigdy więcej i że nikt mi nie będzie... Miałem niedawno takie spotkanie, nie mogę powiedzieć z kim, proszę Państwa, bo to jest osoba publiczna, która była kiedyś moim informatorem, a jest tylko jeden informator, o którym mówię z nazwiska, tylko dlatego, że ujawniły go inne media. O tym człowieku nie mogę powiedzieć, choć bylibyście Państwo bardzo zdziwieni, gdybym podał to nazwisko. Do którego zaprowadzili mnie moi dwaj byli koledzy dziennikarze śledczy, w swoim czasie topowi, obecnie w PR-ze, pracujący za setki tysięcy złotych miesięcznie. Zostałem przebadany wszystkimi możliwymi czujnikami. Ten człowiek, który wydawałoby się nie powinien mieć żadnych związków z Bronisławem Komorowskim, bo są, wydawałoby się, trochę z innej bajki, a może zupełnie innej bajki. On mi mówi, żebym ja to wszystko zostawił, żebym pomyślał o rodzinie, żebym nie wzywał na świadka Krzysztofa Winiarskiego, który nagrywał Bronisława Komorowskiego i może z tego wyjść dużo biedy dla prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Ja wyszedłem z tego spotkania z absolutnym postanowieniem, że właśnie teraz już się nie będę wahał i po tym spotkaniu powołałem Krzysztofa Winiarskiego na świadka w mojej sprawie. To było w listopadzie ubiegłego roku, do dziś jeszcze sąd nie podjął decyzji, czy Winiarski będzie, czy nie będzie, czy nagrania, które sporządził z rozmów z Bronisławem Komorowskim, będą dowodem w sprawie, czy nie będą. Tak czy inaczej one ujrzą światło dzienne, to Państwa mogę zapewnić, ale odbiegamy troszkę od tematu. Tak, boję się, ale przełamuję ten strach, bo to jest do przełamania. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to czy nie obawiam się z kolei tego, że te książki mogą odbierać nadzieję. No, pomiędzy książką Z mocy bezprawia a Lobotomia 3.0 była właśnie książka pod tytułem Z mocy nadziei, w której obok mrocznych klimatów spotykaliśmy się przy okazji tej książki tu w tej samej sali. Ona miała premierę na początku roku. Teraz przyjechałem do Państwa ze świeżutkim audiobookiem nagranym przez Jurka Zelnika do tej właśnie książki. Także jeżeli komuś się książka spodobała, to zachęcam do nabycia na audiobooka, bo Jurek nadaje tej książce zupełnie jakby jeszcze wielokrotnie wyższy walor. Więc była ta książka Z mocy nadziei, w której oprócz mrocznych sytuacji, przykrych, trudnych, mam wrażenie, próbowałem pokazać, że jest też nadzieja, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas, że jeżeli masz marzenie, spełnij je. Nigdy, przenigdy, milion razy nigdy, jak mówił Churchill, nie wolno się poddawać. Ja w to wszystko uwierzyłem. I to próbuję realizować każdego dnia, wstając, upadając, znowu wstając, znowu upadając. Wspaniale jest tutaj spotkać się z Państwem w tak licznym gronie, ale mój przyjaciel, który tutaj jest, a który niech pozostanie anonimowy, bo tak chce, sam mógłby powiedzieć, jak niekiedy jest ciężko, ale nie chcę się żalić, nie chcę się żalić. Wiem, że wielu ludziom jest dużo, dużo trudniej, jest dużo trudniej. Natomiast w książce Z mocy nadziei opisałem, gdzie ja widzę nadzieję. Mógłbym tutaj Państwu podać, nie wiem, przytoczyć opowieść tamtej książki, ale ona by zajęła troszkę czasu. Może tak króciutko, żeby właśnie odpowiedzieć Panu, gdzie tej szukać nadziei. No, ksiądz Stanisław mówi w Chrystusie Jezusie krucjata różańcowa, tak, przede wszystkim.
ale oprócz tego wiem, że to, co tak po ludzku jest do zrobienia, to należy robić. W książce Z mocy nadziei opisałem historię mojego przyjaciela z Podlasia, który przeżył w swoim czasie załamanie, bo był sportowcem, miał jechać na olimpiadę, stracił nogę w wypadku. Też myślał o tym, by popełnić samobójstwo. Prawdopodobnie by je popełnił, gdyby nie poznał w szpitalu pewnej pani pielęgniarki, która stała się jego żoną. Jego historia była dla mnie pewnego rodzaju inspiracją, bo on bez tej nogi wstał i poszedł dalej przez życie. Już nie jako sportowiec, który miał jechać na olimpiadę do Moskwy i zdobyć złoty medal, tylko na paraolimpiadach zdobył wszystkie możliwe medale. Wielokrotnie Mistrzostwo Polski, Europy, świata w wyciskaniu sztangi leżąc, objechał cały świat. Jest człowiekiem, który jest dla mnie takim spełnieniem, dowodem na to, że jeżeli człowiek się nie podda, to tak naprawdę może, że wiara przenosi góry. Inna historia, którą opisuje. I ten człowiek mówi właśnie o tym. On tą nogę stracił, gdy gonił pociąg na dworcu w Białej Podlaskiej. Opowiadał o tym, że gdyby wbiegł na ten dworzec 5 sekund później, to by tego pociągu nie gonił, bo wiedziałby, że go nie dogoni. Gdyby 5 sekund wcześniej dogoniłby, wsiadłby w pociąg i wsiadłby do innego życia. Wbiegł na ten dworzec w tym momencie, w którym go nie dogonił, ale po ten pociąg wpadł. Jego życie skończyło się, był moment tragiczny, ale ten moment tragiczny, on dzisiaj mówi o nim jako o momencie błogosławionym, bo ten moment życia spowodował całkowitą przemianę jego życia. Dziś jest szczęśliwym człowiekiem, ma czwórkę dzieci, spełnionym sportowcem, który zwiedził cały świat, zdobył wszystkie możliwe nagrody, obwozi bryczką turystów po Podlasiu, o czym zawsze marzył. Jego dziadek był kawalerzystą, walczył z bolszewikami w 1920 roku. Chcę Państwu przez tą historię opowiedzieć, którą tam opisałem, że czasami jakieś trudne sytuacje albo tragiczne sytuacje niosą nas do czegoś wspaniałego, tylko że w danym momencie, w momencie tragedii, my o tym nie wiemy. My o tym nie wiemy. I druga historia, którą chciałem Państwu opowiedzieć, a propos tej nadziei. Jest taki film, on jest oparty na faktach, bo o filmie bym nie opowiadał. Być może Państwo znacie ten film, znany amerykański film pod tytułem Podaj dalej. Historia chłopca, którego matka była alkoholiczką, on uwierzył, może i racjonalnie, że jeżeli zrobi 3 dobre uczynki dla obcych osób bezinteresownie, no to Pan Bóg jakoś pobłogosławi, mama wyleczy się z alkoholizmu. Można by powiedzieć naiwność dziecka. Następna scena z filmu jest na drugim końcu Stanów Zjednoczonych, gdzie dziennikarz rozmawia z bezwzględnym bandytą, pyta, czemu ty zachowałeś się tak altruistycznie w tej i tej sytuacji, czemu ty pomogłeś temu człowiekowi. Ten przestępca mówi, bo ja mam swój honor, bo nawet ja mam swój honor, dałem słowo, obiecałem, że pomogę i pomogłem. I ten dziennikarz jedzie przez całe Stany Zjednoczone z jednego wybrzeża na drugie, by po wielu miesiącach dotrzeć do tego chłopca i w międzyczasie się przekonać, że ten chłopiec zainicjował ruch, który zaangażował kilkadziesiąt tysięcy osób. To jego proste, dziecinne wyobrażenie, że zrobi 3 bezinteresowne uczynki dla 3 obcych osób, spowodowało cały ruch, który ten dziennikarz nazwał ruchem Podaj dalej. To jest historia autentyczna, bo filmu bym Państwu nie opowiadał. Ja sobie pomyślałem, oglądając ten film, że jeżeli taki mały chłopiec uruchomił kilkadziesiąt tysięcy ludzi do robienia czegoś dobrego, do działania na rzecz innych ludzi bezinteresownie, to jak my tu wszyscy jesteśmy, jest nas kilkaset osób i gdyby każdy podjął jakieś działanie, a przecież takich osób są tysiące, setki tysięcy, może nawet miliony, to jeżeli wszyscy zrobimy to, co jest do zrobienia, no to być może za rok od tej pory obudzimy się w innej Polsce. Tylko po prostu nie wolno podupaść, nie wolno właśnie dopuścić takiego myślenia. Ja wiem, że te książki są mroczne. One są mroczne, bo rzeczywistość jest mroczna. Ja zajrzałem za kurtynę, za którą zagląda niewielu nawet dziennikarzy śledczych. To jest bardzo nieliczna grupa i to, co tam zastałem, to rzeczywiście jest to, co my tutaj mamy przed kurtyną, to jest scena, na której politycy odgrywają przed nami teatr. Natomiast prawdziwa rzeczywistość jest za tą kurtyną. Jest to rzeczywistość koszmarna, straszna, porażająca, przerażająca. Czasami myślę, że wolałbym o tym wszystkim nie wiedzieć, ale wiem. A skoro wiem, żyję z przekonaniem, że powinni wiedzieć także państwo, powinna wiedzieć opinia publiczna, że jesteśmy oszukiwani, że ta lobotomia, której od wielu lat jesteśmy poddawani, osiągnęła takie straszliwe żniwo. Sprawa wyjaśnienia tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest bardzo wyraźnym przykładem tej lobotomii. Być może jednym z najbardziej wyrazistych w ciągu 25 lat tak zwanej wolnej Polski.
Święty papież Jan Paweł II powiedział, że prawda o męczeństwie księdza Jerzego powinna być wyjaśniona. Do tej prawdy należy dążyć. Ci, którzy zakłamują tę prawdę, nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, albo wiedzą i dają, że nie wiedzą, sprzeciwiają się prawdzie, sprzeciwiają się słowom Jezusa Chrystusa, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, i słowom Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział, okoliczności tej śmierci, prawda o tej śmierci, o męczeństwie księdza Jerzego powinna być do końca wyjaśniona, a nie jest wyjaśniona, jest zakłamywana. Dobry wieczór. Nie znoszę tych rzeczy, bardzo Państwa przepraszam. Panie Wojciechu, mnie nurtuje jedno pytanie od 30 lat. Dlaczego ksiądz Jerzy był sam w tym samochodzie? Dlaczego? Dlaczego on nie był pilnowany? Co się stało? Proszę Państwa, dochodzimy do punktu, w którym w tym jednym, jedynym punkcie nie zgadzam się z Jankiem Żarynem, z którym mam przyjemność się kolegować, ale tu przynajmniej do pewnego momentu się nie zgadzaliśmy. Pamiętam takie spotkanie jak dziś, w którym właśnie obok mnie był Jan Żaryn i rozmawialiśmy o tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jan Żaryn mówi, wierzę we wszystko, co mówi Andrzej Witkowski, bo to wszystko jest rzeczywiście gruntownie zbadane, ale w jedno nie wierzę. Waldemar Chrostowski nie był agentem SB. Mówiąc krótko, jeżeli się podważy agenturalną działalność Waldemara Chrostowskiego, to tak naprawdę podważy się całe śledztwo prokuratora Witkowskiego. To jedno troszkę nie współgra z drugim. Jakiego argumentu użył? Zaraz odpowiem na to pytanie i cieszę się z tego spotkania. Dużo rozmawialiśmy przez telefon, a teraz już się widzimy. Więc Jan Żaryn użył takiego określenia, no bo słuchaj, on był prześladowany, bo spalili mu mieszkanie. To był dowód na prześladowanie Chrostowskiemu. Jak to było ze spaleniem mieszkania? Wokół księdza Jerzego była potężna agentura. Ksiądz Jerzy szedł na śmierć rzeczywiście samotnie. Jego męczeństwo zaczęło się wiele miesięcy przed śmiercią. To, co pani mówi, że był duszpasterzem środowisk lekarskich, no ja czytałem zeznania koło 10 świadków. Są te zeznania w śledztwie prokuratora Witkowskiego, które przeczą pani słowom. To są zeznania, ja nie podważam pani prawdziwości pani słów, tylko mówię, co zeznawali świadkowie, że ksiądz Jerzy utracił duszpasterstwo środowisk medycznych dzień przed uprowadzeniem i przeżył to bardzo głęboko. Mówili o tym na przykład państwo Janiszewscy z ulicy generała Zajączka, dla którym on się zwierzał, którzy byli dla niego matką i ojcem tutaj. I oni, i pani Jadwiga Sokół-Sędzina, i wiele innych osób opowiadało o tym, jak wokół księdza Jerzego robiło się z miesiąca na miesiąc coraz puściej. Ta agentura, Służba Bezpieczeństwa łamała przyjaciół, czy też tak zwanych przyjaciół księdza Jerzego w sposób często bardzo prosty. Na przykład pan bodajże Sadurski, hutnik, miał żonę, która latała na liniach międzynarodowych, i została spisana na ziemię, bo jak jej powiedzieli przełożoni, z tym Popiełuszką się zadaje. Więc ona spytała, co ma robić. No niech mąż napisze jedną notatkę. Można sobie wyobrazić, czym było w 1984 roku latanie do Stanów Zjednoczonych, Australii. No to był rarytas. Więc ta pani, możemy tylko się domyślać, jakich argumentów użyła w stosunku do swojego męża, hutnika, przyjaciela księdza Jerzego, że ten rzeczywiście zgodził się napisać jedną notatkę. A jak napisał jedną notatkę, to napisał już 100 następnych. I w ten oto sposób pani wróciła na linie międzynarodowe, a przyjaciel księdza Jerzego stał się donosicielem. Takich sytuacji było bardzo dużo. Pamiętam, jak pojechałem do księdza Andrzeja Przekazińskiego z kamerą w roku 2005. Mówię, księże Andrzeju, robię film, robię książkę. Niech ksiądz opowie, jak to było z tą śmiercią. Czy ksiądz może coś opowiedzieć o ostatnich dniach księdza Jerzego? Ksiądz Andrzej Przekaziński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, mówi, niech pan wyłączy kamerę, jak mamy w ogóle rozmawiać. Wyłączam kamerę. Zostawcie to, bo zaszkodzicie beatyfikacji Jurka, a ja tak chcę je doczekać. Po co się w tym grzebiecie? Wiecie państwo, ile razy to słyszałem? Zostawcie to. On jest świętym, zostawcie, nie grzebcie w tym.
Setki razy. Ja wtedy myślałem, że ksiądz Andrzej Przekaziński ma dobre intencje, bo jest przyjacielem księdza Jerzego, chodzi mu o coś dobrego, ale że błądzi. Bo ja uwierzyłem w to dawno temu, że prawda wyzwala, że w prawdzie nie ma nic złego, nie może być nic złego. Więc wszedłem w polemikę z księdzem Andrzejem, ale ostatecznie rozstaliśmy się, nie chciał powiedzieć nic do kamery. I oto parę miesięcy później IPN publikuje dokumenty, że Andrzej Przekaziński był donosicielem na księdza Popiełuszkę, pseudonim Kustosz. Nie chodziło księdzu Andrzejowi o to, że to może zaszkodzić beatyfikacji, tylko może, że ktoś, kto się zacznie w tym grzebać, dojdzie do niego. Takich osób było mnóstwo ze strony Kościoła i ze strony poza Kościoła. Nie chcę tutaj mówić, że to Kościół był winny. Mówię tylko, że ta agentura była wokół księdza Jerzego. On był otoczony agentami. Hutnicy, ci wierni, wierni do końca, co chwila znajdowali pluskwy, aparaturę podsłuchową, znajdowali w zamku, znajdowali w Żyrandolu, wszędzie. To non stop, ksiądz był podsłuchiwany, każdy krok był śledzony przez podsłuchy, przez agenturę i tak dalej. I ksiądz Jerzy w tamtym czasie mówił, że chce się rozstać z Waldemarem Chrostowskim, bo tracił do niego zaufanie. Zeznało to kilku świadków prokuratorowi Witkowskiemu. Musiała się o tym dowiedzieć Służba Bezpieczeństwa, skoro on to mówił, skoro był ciągle inwigilowany, podsłuchiwany. I oto co się dzieje. Miesiąc przed uprowadzeniem księdza Popiełuszki mieszkanie Waldemara Chrostowskiego płonie. Ale dzień przed tym, jak mieszkanie płonie, Waldemar Chrostowski wynosi z niego wszystkie cenne przedmioty. Kolorowy telewizor, magnetowid. Czym był magnetowid w roku 1984, to państwo pamiętacie. To był rarytas. Czy ktoś wierzy w taki zbieg okoliczności, że w jeden wieczór Chrostowski wynosi z mieszkania wszystkie cenne rzeczy, a w drugi wieczór jego mieszkanie płonie? No, jak ktoś wierzy, no to życzę powodzenia. Andrzej Witkowski nie uwierzył. Dla niego to był dowód. Dowód na co? Tym prostym zabiegiem, spaleniem mieszkania Chrostowskiego, pozwoliwszy mu wcześniej wynieść wszystkie cenne przedmioty, Służba Bezpieczeństwa spowodowała, że on się stał bezdomny. Jak ksiądz Jerzy miał się teraz pozbyć bezdomnego? Nie pozbył się. Przeciwnie, umieścił go w swoim mieszkaniu, na plebanii. Od tego momentu, a było to na miesiąc przed uprowadzeniem, od tego momentu Waldemar Chrostowski był już non-stop przy księdzu Jerzym Popiełuszce. Tym prostym zabiegiem, spaleniem mieszkania, Służba Bezpieczeństwa nie tylko spowodowała, że ksiądz Jerzy Popiełuszko nie rozstał się z Chrostowskim, ale że jeszcze miał go już od tego momentu non-stop przy sobie. No Jan Żaryn mi wtedy mówi, no ja o tym wtedy, jak żeśmy rozmawiali, mówi, nie wiedziałem. Ja o tym nie wiedziałem. Mówiąc krótko, pytanie było takie, dlaczego ksiądz Jerzy jechał sam? Bo to było właśnie działanie, to była szeroka operacja, która powodowała, że ksiądz Jerzy był coraz bardziej samotny, coraz bardziej otoczony przez agenturę, coraz bardziej nie wiedział już komu ufać, komu wierzyć. Mówił o tym m.in. Seweryn Jaworski, który zeznawał prokuratorowi Witkowskiemu, że 13 października 1984 roku, 6 dni przed uprowadzeniem, doszło do pierwszej takiej próby. To jest to, o czym mówił Pietruszka. Urodziny Czesława 19 października, a oni chcą 13. I 13 doszło do pierwszej takiej próby, gdy nieznany sprawca rzucił kamieniem, Waldemar Chrostowski chciał się zatrzymać, na co Seweryn Jaworski przebudzony zaczął krzyczeć, że nie wolno się zatrzymywać, trzeba jechać, trzeba natychmiast jechać. Ksiądz Jerzy był tego samego zdania. Waldemar Chrostowski chyba spanikował, pojechał dalej. Wtedy właśnie bliscy, mówi o tym Roma Szczepkowska w swoich zeznaniach, wielu innych, mówili o tym, że nie wolno dopuścić, żeby ksiądz Jerzy kiedykolwiek jechał tylko z kierowcą, że muszą być wokół niego również inni ludzie. A jednak się stało, tak? Pojechał jednak tylko z Waldemarem Chrostowskim. Tylko z Waldemarem Chrostowskim. No i stało się to, co się stało. Proszę bardzo. Tak. Chciałem spróbować odpowiedzieć, może nie tyle odpowiedzieć, co podać pewną sugestię, że odpowiedzi na to pytanie może nie należy szukać w porządku doczesnym, dlatego że Chrystus też nie był otoczony apostołami, kiedy szedł na śmierć. Także ja widzę tutaj taką paralelę. Proszę.
Zapraszam tutaj i może umówmy się, że jeszcze... Dobrze. Nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem pytania. Bogucki wygłosił naukę, homilię mszy świętej za ojczyznę w sierpniu 84. Powodem był zakaz głoszenia nauk księdzu Jerzemu. Ktoś taki zakaz wydał. Nie, ja nie znam tego faktu. Nie znam. Znam zakaz głoszenia, znam ciągłą krytykę księdza prymasa, ze strony księdza prymasa, krytykę ze strony innych, wielu innych osób, także ze strony Kościoła. Natomiast zakazu jako zakazu tego faktu nie znam. No, na pewno taki zakaz miał obecny tutaj ksiądz Stanisław. Natomiast, który też, to Państwo pewnie wiecie, miał zostać zamordowany jeszcze przed księdzem Jerzym. Wydano na niego wyrok śmierci, ostatecznie uznano, że najpierw muszą zamordować księdza Jerzego, bo jak najpierw by zginął ksiądz Stanisław, no to sądzono, że wokół księdza Jerzego stworzy się taki kordon, że ksiądz Jerzy będzie poza zasięgiem. Dlatego zamordowano księdza Jerzego, ksiądz Stanisław przeżył, no dzięki Bogu żyje do dziś dnia. Odpowiadając na to pani pytanie wprost, nie wszystko wiem, o tym, co pani mówi, nie słyszałem. Ja jeszcze nie czytałam oczywiście książki ostatniej pana, ale czy mógłby pan skomentować taką informację? W momencie, kiedy modliliśmy się w kościele świętego Stanisława Kostki o uwolnienie księdza Jerzego, o życie dla niego, część hierarchii, czy biskupów, szeroko to nazwijmy, wiedziała już, że ksiądz Jerzy nie żyje. Czy mógłby pan to skomentować? Tak, oczywiście, że mogę to skomentować. 26 października 1984 roku nastąpiło wydobycie zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Informacja, żona jednego z oficerów, którzy byli na miejscu poszukiwania, dowiedziała się o tym od niego i zaniosła tę informację do seminarium duchownego do Włocławka. I już całe seminarium, pisze o tym w książce, całe seminarium oczekiwało, aż to zostanie ogłoszone publicznie. Ta informacja, wiedział o niej rektor, wiedzieli księża, wiedziała pani Roma Szczepkowska, która w tym seminarium dawała lekcje dykcji księżom. Nie, pani Chomerska. Aktorka, która tak. występowała, nie Roma Szczepkowska. Tak, ma pani słuszność. Tak, ma pani słuszność, pani Chomerska. Pani Roma Szczepkowska, nie pani Chomerska. Więc wiedziała o tym pani Chomerska. I także przytaczam w książce zeznania świadków, którzy opowiadają, że ta informacja lotem błyskawicy dotarła już 26 października, a więc tego samego dnia, kiedy zostały wydobyte zwłoki księdza Jerzego. Przypomnę tylko, że oficjalna data do dziś obowiązująca wydobycia zwłok to 30 października. Więc już 26 października ta informacja dotarła do Warszawy i nie pamiętam już, która z pań, bo tych świadków jest w mojej książce, tych relacji jest bardzo dużo, opowiada, że na przykład kapelan środowisk twórczych, ksiądz Niewęgłowski, miał już tą informację i że on tłumaczył, że wiedzieli o tym już 26 października, no ale z jakichś tam przyczyn nie chcieli tego nagłaśniać, że te okoliczności wtedy były takie, że nikt nie wiedział, co z tym zrobić. No i ta pani, której nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale jest ona w mojej książce, mówi, no dobrze, to było wtedy, a teraz? I mówi, a moja rozmowa z księdzem Niewęgłowskim miała miejsce bodajże w 98 czy 99 roku. Czyli nawet w 98 czy 99 roku ksiądz Niewęgłowski trzymał tą tajemnicę dla siebie, o tym, że zwłoki wydobyto 26 października i wiele, wiele, wiele innych osób już miało tą informację, bo ona poszła jak po sznurku od Włocławka do Warszawy. Także rzeczywiście hierarchowie też o tym wiedzieli. To wynika ze śledztwa prokuratora Witkowskiego, zeznań
że hierarchowie też mieli tę informację 26 października, a jednak do samego końca jej nie ujawniali. Jeszcze mam takie pytanie. Grażyna Osińska się nazywam. Chciałam spytać, no wiemy, że wyrok w tej sprawie otrzymał Piotrowski, który zresztą już skończył tą swoją karę. Był tam osądzany również Płatek, bodajże tam nazywał się chyba Płatek, tak? W każdym razie, no i ciekawi mnie, czy wierzycie Państwo w to, że sprawa zostanie odwrócona i ci faktyczni sprawcy zostaną ukarani, bo tutaj... Proszę Państwa, ja miałem taką pole... została kara wykonana za sprawie. Ja miałem taką polemikę z mecenasem Krzysztofem Piesiewiczem w trzecim programie Polskiego Radia u Kuby Strzyczkowskiego, gdzie ważyliśmy argumenty, ja swoje, mecenas Piesiewicz swoje. I w pewnym momencie mecenas Piesiewicz użył takiego argumentu. No to, co pan robi, to jest zburzenie domu. Ten dom ma może dziurawy dach, nie ma okien, może ma szczeliny w ścianach, ale stoi, ale stoi. A pan chce ten dom zburzyć i tak naprawdę nie wiadomo, czy pan postawi w to miejsce nowy dom. Mówiąc krótko, mecenas Piesiewicz innymi słowy powiedział tak. Ja mam świadomość, że wersja toruńska w ogóle kupy się nie trzyma, że tu jest dziura na dziurze, że tu widać, że to po prostu się chwieje w posadach, ale lepiej zostawmy to w świętym spokoju, bo nie wiadomo, czy w miejsce tego kłamstwa uda nam się zbudować coś prawdziwego. No, dla mnie to jest absolutny absurd, coś na co, jak już tutaj mówiłem, myślę, że Państwa zgody także nie ma i być nie może. Jak tu siedzimy, ja miałem, mam nadzieję, gorąco, bardzo bym chciał, i to mówię publicznie, że bardzo chciałbym stanąć szranki na oczach publiczności z apologetami ustaleń procesu toruńskiego. Może są na tej sali pani Czaczkowska, która napisała dużo bardzo ciekawych książek, natomiast w kwestii księdza Jerzego Popiełuszki pisze wyłącznie bzdury. Pan Wieścicki, kilka innych osób, które zbudowały sobie nazwisko na tej sprawie i teraz bronią tej sprawy jak niepodległości. Tu publicznie proszę Państwa, tych Państwa, których wymieniłem, i także każdych innych. Ja z każdym jestem w stanie usiąść na żywo, na argumenty. Niech publiczność oceni, niech widzowie ocenią, słuchacze, po czyjej stronie jest racja. Nie boję się takiego spotkania, takiego starcia. Namawiam Krzysztofa, żeby takie spotkanie zorganizował. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Mówiąc krótko, jesteśmy cały czas w tak... Przepraszam, bo coś Krzysztof macha ręką, to... To znaczy, że chyba już za długo mówię. Nie, ja chciałem skończyć, tylko powiedzieć tyle, że namawiam Krzysztofa, który bardzo mu dziękuję z całego serca, że wziął tę niełatwą sprawę i się w nią zaangażował. To na pewno nie była łatwa decyzja, bo tu jest wiele min, wiele raf, wiele miejsc, gdzie można się poślizgnąć i nabić sobie guza. Także bardzo ci dziękuję publicznie, Krzysztofie, za... Tu nie tylko proszę chodzi pana, o dom dziurawy, mogę? Nieszczelny, dom dziurawy, nieszczelny, tego całego kłamstwa związanego z męczeństwem księdza Jerzego, ale chodzi o dom dziurawy, nieszczelny III RP. I co więcej, chodzi o to, na jakim fundamencie III RP zbudowana, więc nawiązując do słów Jezusa Chrystusa, na piasku, a nie na skalę. Nie na skalę prawdy, tylko na piasku kłamstwa i zbrodni. Trzecia RP, tak samo jak PRL. Te zbrodnie nie mają jeszcze takiej ostentacji, takiego, zwłaszcza we wczesnych latach PRL-u, prawda, to było ludobójstwo. No, też jest ludobójstwo, prawda, in vitro, jest ludobójstwo aborcji, jest ludobójstwo na razie ukrytej, ale eutanazji. Też, oczywiście.
Ale to nie jest tak drastyczne, jak to było w pierwszych latach PRL. Natomiast jest ten fundament, dom bez fundamentu, prawda? Jest pytanie, no cieszmy się, że mamy ten domek bez fundamentu, który musi runąć, a jeżeli ktoś z tego domku nie wyjdzie, no to jeszcze zginie pod gruzami tego domku, czy też zacząć budować na fundamencie prawdy. Czy można? Proszę pana, do pana Sumlińskiego. Mam takie pytanie. Myślę, że pan się zapoznał z sekcją zwłok błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie wiem, czy zna pan sekcję zwłok? Tak, znam. Znam na przykład to, co napisała pani profesor Byrdy, że w oparciu właśnie o tą sekcję, gdzie dokonała bardzo dokładnych ustaleń, że każda data pomiędzy 19 a 25 października jest datą równie prawdopodobną jako data śmierci. Ale ja i taką inną mam sytuację, jeśli chodzi o to pytanie. Mianowicie byłam kiedyś na spotkaniu z dziennikarzami w Bydgoszczy i ksiądz Biniak opowiedział mi, nam wszystkim, że przyjechał ktoś, kto prowadził sekcję zwłok w Białymstoku i powiedział, że u księdza Jerzego znaleziono twarożek w przewodzie pokarmowym. Czy rzeczywiście ksiądz Jerzy jadł twarożek? I ksiądz Biniak potwierdził, że tak. I to podobno miało być dowodem na to, że ksiądz Jerzy zmarł 19 października. Nie wiem, jak to odczytywać. W każdym razie no to taki argument dosyć przemawiający. No, ja mogę pani tylko powiedzieć tyle na to, że tutaj prokurator Andrzej Witkowski zdobył wiele dowodów i wiele poszlak i także wiele zeznań. One są w książce Lobotomia 3.0, wskazujących na to, że śmierć księdza Jerzego z bardzo dużym prawdopodobieństwem, mówi o bardzo dużym prawdopodobieństwie, dlatego że publicznie mówił, dajcie mi 6 miesięcy, a ja tą sprawę do końca pozostawię bez najmniejszych znaków zapytania. Natomiast Andrzej Witkowski zdecydowanie chylił się ku tezie, że śmierć księdza Jerzego Popiełuszki nastąpiła później. Mówiło także o tym kilku świadków, między innymi było to kilka osób, między innymi była taka lekarka z Włocławka, która zadzwoniła do prokuratora Witkowskiego, mówiąc, że ksiądz Jerzy żył po 19 października, że żeby prokurator nie wierzył w tę datę. On ją wciągnął w rozmowę, ona po pewnym czasie odłożyła słuchawkę. Prokuratorowi 2 lata zajęło dotarcie do niej, staje któregoś razu w szpitalu we Włocławku, mówiąc, pani do mnie dzwoniła 2 lata wcześniej, ta pani omal nie dostała jej zawału, bo chciała pozostać anonimowa. Pyta, jak pan nie znalazł? No Andrzej Witkowski, jak już znalazł, to nie odpuścił i ta pani złożyła formalne zeznania, w których mówiła o tym, że miała pacjenta umierającego, który jej mówił, że 22 października widział księdza Jerzego, otoczonego grupą ludzi, maltretowanego, w strasznym stanie, ale żywego i błagał w ostatniej godzinie życia, by ta informacja nie umarła razem z nim. Takich relacji, takich zeznań, wiele innych poszlak. No tutaj możemy się licytować, tak? No, poszlaki, dowody, jedne, drugie. Andrzej Witkowski nie zakwestionował w sposób definitywny daty 19 października, natomiast natrafił na wiele poszlak i wiele dowodów, które to kwestionowały i on chciał iść do sądu, jednak z tezą, przypomnę, prokurator, który nigdy nie przegrał sprawy w sądzie, jednak z tezą, że ksiądz Jerzy zginął później, nie 19 października i chciał tej tezy bronić. Proszę państwa, ja tylko przypominam, że to jest w Piśmie Świętym bodajże napisane dość mocno, że jeżeli Pan Bóg domu nie zbuduje, to się na próżno trudzą budowniczy, więc ten dom z dziurami, o którym tu panowie mówili, i tak pewnie wkrótce runie, prędzej czy później, no i będzie trzeba szukać prawdziwego domu, tak? Natomiast
To tak samo jak słuchałem o tym, że no, odkrywanie prawdy może zaszkodzić tak procesowi beatyfikacji, czy teraz już uznania za świętego, no to tak samo jakby, nie wiem, dywagacje na ten temat, czy słońce się kręci koło ziemi, czy ziemia koło słońca, miały zaszkodzić temu, że słońce wzejdzie, tak? I będziemy się teraz bali, nie będziemy, nie wiem, no w końcu kiedyś się okazało, że ziemia jest okrągła, słońce, prawda, nie krąży dookoła niej. Ale ja w związku z tym chciałbym zapytać, czy w tej walce o prawdę, znaczy na jakim etapie jesteśmy teraz w tej walce o prawdę prawnie? Czy, no bo chodzi o to, co dalej? No. Jesteśmy na etapie takim, że śledztwo jest, na ten moment jest martwe, choć sprawa formalnie nie została zamknięta. Ksiądz Jerzy jest beatyfikowany, jest święty, to wiemy. Ale śledztwo dotyczące okoliczności księdza Jerzego Popiełuszki formalnie niezamknięte, w rzeczywistości jest martwe. Te dokumenty jeździły wiele lat po różnych miejscach, zajmowało się nim kilku kolejnych prokuratorów, tak naprawdę nie robiąc nic. No, na przykład gdy było w Katowicach, no to przesłuchano przez rok czasu dwóch świadków, dwóch historyków, czyli tak naprawdę nie zrobiono kompletnie nic. I taki mamy etap na dziś. Ja tutaj przygotowałem, nie wiem, jeżeli Państwo uznacie, że ktoś może to podpisać, będę dużo jeździł po Polsce i z księdzem Stanisławem i też troszkę sam. Jeżeli Państwo uznacie, że warto by podpisać się pod tym, pod takim domaganiem się, żeby wznowić śledztwo w tej sprawie, jeżeli Państwo uznacie, że możecie złożyć podpis. Krzysztof mówi, może najpierw niech Państwo przeczytają książkę i wtedy wyrobią sobie zdanie. To jest może dobry pomysł, natomiast być może niektórzy z Państwa już się tej sprawie troszkę przyglądali i już mają wątpliwości. Być może niektórych przekonało to, co dzisiaj usłyszeli. Ja zostawię tę kartkę, może puszczę ją w obieg, jeżeli ktoś by z Państwa chciał. Ja będę jeździł z taką kartką po spotkaniach po całej Polsce. W październiku, listopadzie i grudniu razem z Radiem Wnet uruchamiamy taką akcję Wklej Prawdę. Zamiast kłamstwa wklej prawdę. I sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki ma być oklętem flagowym tej akcji. Więc jeżeli ktoś z Państwa byłby przekonany już teraz, to bardzo proszę o złożenie podpisu. Jeżeli udałoby nam się zebrać takich podpisów tysiące, myślę, że byłby to ważny argument do tego, by po zmianie władzy, bo tej władzy niczego nie oczekuje. Śledztwo zostało przywrócone prokuratorowi Witkowskiemu, w moim przekonaniu jedynemu człowiekowi, który może tę sprawę wyjaśnić do samego końca. Ksiądz Stanisław złożył swój podpis jako pierwszy, także to myślę jest... Można już zadać pytanie? Proszę bardzo. Mnie od samego początku tej sprawy nurtuje takie pytanie, że jeżeli chodziło tylko o wyeliminowanie, czyli zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, to przecież mogła być to ta ciężarówka ze żwirem, samobójstwo. A o co w tym wszystkim chodziło w tej intrydze, że nawet w miejscu porwania orzełki milicyjne były podrzucone, żeby jakiś ślad w tym kierunku poszedł, że jakieś dochodzenie było, zawsze byli nieznani sprawcy i było umorzenie, a tu jakieś było dochodzenie, byli oskarżeni, była sprawa. Czy to jakaś grubsza rozgrywka była i jaki cel to miało? Czy tylko wyeliminowanie, czy to chodziło o jakieś zastraszenie, że co chcemy, to zrobimy? Proszę Dziękuję. Państwa, zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki było kombinacją operacyjną. Kombinacja operacyjna to jest takie działanie, które ma na celu wytworzenie sytuacji fikcyjnej, którą przedstawia się opinii publicznej, ale tak naprawdę w tle tej sytuacji fikcyjnej toczy się drugie życie, czyli sytuacja prawdziwa. Ja oczywiście mogę Państwu opowiedzieć tą kombinację operacyjną, ale zajmie nam to, no nie umiem tego opowiedzieć, choć próbowałem już parę razy, krócej niż w kilkanaście minut. Jest to bardzo dokładnie opisane w książce, Mówiąc najkrócej, jak się da, no jeżeli będzie taka wola, to ja Państwu opowiem, ale to jest długa opowieść,
Chciałbym, najchętniej to bym Państwa odesłał do książki, bo tam jest to opisane ze szczegółami, jak Witkowski to analizował. Ja mam inną propozycję, mianowicie ponieważ wygląda na to, że jeszcze raz się spotkamy, bo Wojtek Sumliński zaprosił Państwa na debatę i powiedział, że chce rozmawiać z każdym, kto ma inne zdanie, chce argumentować, chce pokazać fakty i jest do tego przygotowany, jak słyszymy, jest do tego przygotowany, to proponuję, bo taką debatę trzeba przygotować. To jeżeli Państwo chcą wziąć udział w takiej debacie, to proszę wysłać SMS, taki numer 507-00-759 z hasłem chcę. To nie jest, że 2 złote plus VAT, tylko to ja mam takiego tylko po prostu. Bo wtedy 507-00-759. Możemy potem, dostałem taką informację właśnie, że możemy potem automatycznie wysyłać komunikaty. Na przykład komunikat jest spotkanie tego i tego, żebyśmy wiedzieli, nie wiem, czy ma być 507 000 759. Oczywiście niezależnie od tego SMS-a, to informacja na temat debaty będzie w poranku wnet, w porankach wnet i wstęp będzie no tak jak tutaj, tak? Tylko chcielibyśmy, żeby sala pomieściła wszystkich zainteresowanych. Jeszcze raz podać numer? Dobrze, tylko muszę go znaleźć. 507-000-759. I to też jest taki dobry czas, żeby przeczytać książkę, tak? Żebyśmy wiedzieli, o co pytać Wojtka, czy gdzieś znajdujemy lukę w jego rozumowaniu i tak dalej, i tak dalej. Teraz może zróbmy tak, ponieważ myślę, że Państwo chcieliby mieć z tego spotkania autograf Wojciecha Sumlińskiego, że to jest, ponieważ jest wiele, wiele, wiele osób, jeszcze zadamy dwa pytania, dobrze? I Pani zada, i Pani zada. To zaczniemy, Wojtek będzie dawał autografy, a my jeszcze poprosimy... Jeszcze moment, pana Cezarego, dyrektora tego miejsca. Pana... Przydałoby się jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, bo to zostało przerwane tutaj. Ale na które pytanie? To, na które pan zaczął odpowiadać. A czy to nie była odpowiedź, że zbieranie podpisów i tak dalej? Proszę Państwa, opowieść o kombinacji operacyjnej to jest opowieść na kilkanaście minut. Rzeczywiście, Krzysztof, ja się podpisuję pod tym, co powiedział Krzysztof, że jakbyście Państwo przeanalizowali to dokładnie i potem mnie dociskali, tak, na temat tej kombinacji operacyjnej. Ja mogę powiedzieć tak najkrócej, jak się da. Księdza Jerzego można było zamordować na 100 sposobów. Wywieźć na radziecki poligon, zabetonować, nikt by go nigdy nie ogłosił, a Jan Ren, czyli Urban, by napisał, że wyjechał z kochanką, tak, albo cokolwiek innego. Wszystko w tej sprawie według prokuratora Witkowskiego, a ja się pod tym podpisuję, odbyło się dokładnie tak, jak miało się odbyć. Waldemar Chlostowski miał uciec, miał powiadomić. Trzej oprawcy mieli księdza doprowadzić do granicy śmierci lub tą granicę przekroczyć. To też nie jest ostatecznie dopowiedziane. Oni znali tylko część swojego zadania. Nie wiedzieli, że Kiszczak przygotowuje dla nich drugą część, a mianowicie taką, że mają wziąć na siebie, jak to przedstawił później pan Pietruszka, odegrać trudną rolę w sprawie. Więc w całej tej historii, w kombinacji operacyjnej chodziło o to, by nie tylko księdza Jerzego zamordować, ale też na kanwie tej zbrodni udowodnić, że w morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki mieli udział działacze opozycji, którzy chcieli, aby odium tej zbrodni padło na Służbę Bezpieczeństwa, czyli na resort MSW, czyli na władzę. Czyli cała ta kombinacja operacyjna zmierzała do tego, i dowody na to są w książce, by próbować obarczyć pomysł wymyśleniem tej zbrodni działaczy
niektórych działaczy opozycji, nie wyłączając księży, którzy szczególnie byli dla których władze patrzyły szczególnie niechętnym okiem. Znajdziecie Państwo bardzo dokładny opis. Końcówkę tej kombinacji operacyjnej zmieniono właśnie wskutek rozmów Mazowieckiego, Geremka z Rakowskim, Jaruzelskim i Kiszczakiem. I wtedy właśnie zapadła decyzja, że zamiast uderzać w opozycję na kanwie tej zbrodni, wykorzystać tą zbrodnię do uderzenia w opozycję, lepiej się z tą opozycją podzielić władzą w myśl tego, o czym rozmawiał Bogusław Radziwiłł z Andrzejem Kmicicem. Polska to takie czerwone sukno, rwijmy jak najwięcej, żeby nam w rękach zostało. Czyli zamiast uderzyć w opozycję, wysublimować z niej część i podzielić się z nią władzą. I to obserwujemy do dziś. Dlatego ta sprawa jest tak ważna, bo wszyscy ci bohaterowie, którzy wtedy byli rzekomo wokół księdza Jerzego Popiełuszki, przypomnijmy sobie, kto stał obok księdza prymasa, obok innych osób, kto tam był, jacy tam byli ludzie i gdzie dzisiaj oni są. Jak dzisiaj Michnik mówi o Kiszczaku, człowiek honoru, a przecież udawał przyjaciela księdza Popiełuszki, udawał też przyjaciela księdza Stanisława. Jak to wszystko zostało zakłamane, zamienione. I to wszystko zaczęło się bezpośrednio po tej zbrodni na początku 1985 roku. Wszystko to Państwo znajdziecie w książce i rzeczywiście, tak jak mówi Krzysztof, przeczytajcie to proszę Państwo i zadawajcie mi wszystkie trudne pytania. Być może nie na wszystkie odpowiem, bo nie jestem omnibusem, ale myślę, że na większość będę w stanie odpowiedzieć. Ja zaraz oddam. Ja tylko ad vocem co do daty śmierci księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy nagrywał i zostawił nam testament swoich homilii. Nagrywał homilię msze święte sam. Następnie zanosił je do mieszkania dr Janiszewskiej. I synowie robili kopie tych nagrań. I ja po śmierci księdza Jerzego nie miałam kilku nagrań z kilku mszy. W związku z tym któregoś z dni udałam się do mieszkania dr Janiszewskiej. Był mąż, chyba nie było syna. I w tym czasie ksiądz Czesław Banaszkiewicz przyniósł protokół z oględzin ciała księdza Jerzego. To był chyba księdza Kowalczyka, ja nie jestem pewna, mnóstwo czasu minęło. Było to kilka kopii i myśmy wszyscy czytali to. I doktor Janiszewska chodziła po pokoju, czytając ten, ksiądz Czesław Banaszkiewicz czytał, ja czytałam, doktor Janiszewska czyta. Doktor Janiszewska chodziła po pokoju i mówiła o opisanych szarych plamach na ciele i powtarzała, tą jedną rzecz mogę przysięgać, że pamiętam, powtarzała, był zakopany. No tak, tutaj wiele wątków. Panie Wojciechu, ja bym chciała pana jeszcze. Bym chciała pana zapytać, co panu grozi, jeżeli pan przegra ten 14 ohydny, straszny proces? Dziękuję. Ksiądz Stanisław będzie wysyłał mi paczki. A jak długo? Ile lat? Co mi grozi, jak przegra? Powiedziałem, że ksiądz Stanisław będzie o mnie dbał. Czy pan, panie Wojciechu, czytał książkę Krzysztofa Konkoleskiego Ksiądz Jerzy w rękach azbestu? Tak, czytałem. Krzysztof Konkoleski zasadniczo zgadza się z Witkowskim, z wyjątkiem roli Chrostowskiego. Podobnie jak mecenas, jak Jan Żaryn. Już. Wypowiedzi pana z tamtej strony, tak, to chciałam powiedzieć, że te ślady po
po porwaniu, to trwały dosyć długo, bo tam jest krzyż między Toruniem a Bydgoszczą. Ja akurat jechałam tamtędy, to był, pamiętam, lipiec 87 rok, czyli już tyle lat upłynęło od tego porwania. Musiałam zawrócić, zobaczyłam krzyż, domyśliłam się, że tam było porwanie, zawróciłam samochodem. Oczywiście polonez się znalazł koło mnie zaraz, a ja oczywiście uklękłam, modliłam się. Jak wstałam, to zobaczyłam już odpowiedniego młodego człowieka. Pani zapłaci karę. Za co? Bo pani zawróciła czy coś. Ja mi zapłacę. Proszę bardzo, wyciągam pieniądze, ale pan tu przyniesie kwiaty. I jedź pani, puścił mnie. Tylko chodzi mi o co? O to, że tyle czasu trwały, jak gdyby obserwacje, łapanki. Kto tam uklęknie, kto się zatrzyma. No, obserwacje, łapanki rzeczy trwały dużo, dużo dłużej. No, dużo, tak, dużo ja dłużej. Jeszcze w tak zwanej wolnej Polsce. Dobrze, już podam Wojtkowi Sumlińskiemu. Nie, jeszcze sobie poradzę, Wojtek, tutaj. Dyrektor Centrum Pielgrzymkowe bez Cezary Jurkiewicz. Proszę Państwa, na początku, kiedy mówiłem odnośnie tego spotkania, użyłem pewnego skrótu myślowego, za co chciałem przeprosić, bo na pewno dzisiaj ten wieczór zakończymy w sposób inny. Oczywiście żadnym bohaterem jest pan Wojciech Sumliński. Tutaj my tu jesteśmy z powodu błogosławionego księdza Jerzego. Jesteśmy przed rozpoczęciem, a właściwie po rozpoczęciu procesu kanonizacyjnego i to jest nasz główny powód zebrania. Ale pani spiła mi w tryfie w klamrę całą wypowiedź, którą szykowałem. Powiedziała pani o Górsku. I to jest bardzo ważna rzecz, którą chcę Państwu przekazać. Też myślę, że jestem tylko uprawomocniony przez księdza proboszcza i powiem to śmiało. Miesiąc temu mniej więcej zostałem poproszony przez księdza proboszcza o to, żeby moimi grzesznymi łapami, mówiąc tak, rozwinąć sutannę, której był mordowany ksiądz Jerzy i dać ją do sesji zdjęciowej, która była szykowana do muzeum, które się będzie w Górsku właśnie w miejscu porwania. Bo jednej rzeczy na pewno nie możemy podważyć, panie Wojtku, tego, że 19 rozpoczął się proces śmierci księdza Jerzego i jak gdzieby dzisiaj stoimy w tym miejscu. I chcę Państwa prosić też w imieniu księdza proboszcza o modlitwę w kwestii kanonizacji księdza Jerzego, ale też poinformować Państwa o jednej sprawie. Rozpoczęliśmy rozmowy bardzo poważne z Instytutem Pamięci Narodowej, panie Wojtku, żeby Instytut Pamięci Narodowej, mieliśmy to spotkanie wspólnie z panem prezesem Łukaszem Kamińskim i ze współpracownikami, żeby IPN wszedł całościowo w działalność naszego sanktuarium, bo jest taka potrzeba, żeby przede wszystkim wszystko, co tu jest, uratować. Bo tu, proszę Państwa, są pamiątki męczeństwa księdza Jerzego. Tutaj po upadku komunizmu zlądowały wszystkie narzędzia śmierci księdza Jerzego. Tu jest mundur, tu jest czapka, tu jest pałka, tu są kajdanki, tu jest wszystko. IPN ma dokumenty i to wszystko trzeba zjednoczyć w jedną całość. Może nie pora mówić o debacie oczywiście, bo to trudno jest mówić o debacie w tej sytuacji, bo na pewno to jest kwerenda wszystkich dokumentów i tego, co się wydarzy, ale myślę, że jest takie wołanie tego miejsca, jakim jest sanktuarium księdza Jerzego, o prawdę. I my o tą prawdę naprawdę chcemy dbać i obiecuję Państwu solennie, że ja, jako też człowiek, który tu pracuje na razie w taki sposób, w jaki pracuję, całe swoje siły będę wkładał w to, żeby ta prawda ujrzała światło dzienne, bo jeżeli taki człowiek jak ja ma możliwość tego, żeby dotykać sutanny księdza Jerzego, to nie sposób, żeby go tę sutannę wszyscy oglądali w rzeczywistości, zabezpieczoną i przygotowaną. I proszę o modlitwę za to, żeby rozmowy, które są w tej chwili z IPN-em, przebiegły w sposób dobry i właściwy, żeby Instytut mógł wejść w pełną współpracę tu z nami i żeby efektem tego była prawda, bo myślę, że to jest to, co walczymy wszyscy i ta prawda, księże Stanisławie, nas na pewno wyzwoli. Ufam, że to jest to wołanie i myślę, że wszystkim nam o to chodzi. I proszę Państwa bardzo i też księdza na końcu, księże Stanisławie, o modlitwę, bo myślę, że to spotkanie, ono się nie może zakończyć czymś innym, jak wspólną naszą modlitwą. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Ponieważ ojcem kłamstwa i mordercą od początku jest zły duch, dlatego odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby spod władzy złego ducha wyzwolić tych, którzy złemu duchowi naszej ojczyźnie służą. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłanictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy, rozkaż łowcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. A dzisiaj jest święto Archaniołów, świętego Michała Archanioła, świętego Gabriela Archanioła i świętego Rafała Archanioła, czyli liczymy na ich stawiennictwo w naszej walce o prawdę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego zstąpi na was, pozostanie z wami na zawsze. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.